Dzień dobry, minęła godzina 15:00, 27 dzień stycznia 2021 roku. Otwieram 26. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zotowie. Witam wszystkich Państwa radnych, którzy dzisiaj będą pracować zdalnie. W sali sesyjnej witam Pana Burmistrza, Panią Starnik, Panią Zastępcę Starnika, Panią Sekretarz, a także zaproszonych gości. Witam wszystkich. W obradach bierze udział 13 radnych, pani Mariola Wegner, a także pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz dołączą do nas w niedługim czasie. Stwierdzam, że obrady są prawomocne. Przyjęcie protokołu z 24 sesji jako punkt trzeci. Czy tutaj są pytania ze strony państwa radnych do protokołu? Nie widzę, zatem protokół zostaje przyjęty. Punkt kolejny, powołanie sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję pana Łukasza Piosika. Czy pan radny Łukasz Piosik wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję, Łukasz. Czy są pytania do porządku obrad, szanowni państwo? Jest wniosek pana burmistrza o wprowadzenie punktu do porządku obrad. Oddaję głos. Proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, dzień dobry. Sytuacja covidowa spowodowała, że podjęto w tej chwili, na dniach, ostatnich dniach podjęto działania ustawodawcze, które pozwalają nam wyciągnąć rękę w kierunku branży gastronomicznej, która posiada koncesję, czy zabiega o koncesję na sprzedaż alkoholi. Można będzie zwolnić lokalnych przedsiębiorców oferujących alkohole w punktach usługowych z koncesji do końca roku za ratę drugą i trzecią, jeśli pojawi się dokument tutaj wewnętrzny, czyli uchwała Rady Gminy. Szczegóły przedstawimy, myślę, że dyskutując nad tym punktem, ale chciałbym prosić o to, aby przyjąć jeszcze do porządku obrad ten punkt, w którym będziecie mogli rozważyć kwestię udzielenia lub nie pomocy przedsiębiorcom tej branży. Dziękuję. Czy są jeszcze inne wnioski do porządku obrad? Jeśli nie ma, to za chwilę przejdziemy do głosowania i do przyjęcia porządku obrad. Szanowni państwo, czy wniosek jest widoczny dla państwa? Tak. Wniosek burmistrza miasta Złotowa o wprowadzenie do porządku obrad 26 sesji Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie ze zwolnień
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należy w 2021 roku. Przechodzimy do głosowania. Pani Aldona Chomarczuk. Jestem za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Toronkiewicz. Krzysztof Kulasek. Już miałem problem z mikrofonem. Jestem na tak. Dziękuję. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniężowski, jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Stanisław Bełniak. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Wniosek został przyjęty, 13 głosami za. I za chwilę głosujemy cały porządek obrad. By trzeba było ustalić, w którym punkcie będzie rozpatrywany. Ten wniosek, panie Stanisławie, będzie rozpatrywany jako 21 przed WPF-em. Punkt 21. Dobrze. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad 26 sesji wraz z przyjętą zmianą. To jest wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku jako punktu 21. Pani Aldona Chomarczuk. Jestem za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Mariola, później będzie pani Mariola, Stanisław Wełniak. Jestem za.
Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Trójchowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Przejdziemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Informacja z działalności burmistrza miasta Złotowa. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę, zatem przyjmujemy informację z działalności pana burmistrza. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, czy są interpelacje? Pan Łukasz Piosik, proszę. Szanowni Państwo, witam serdecznie jeszcze raz, wszystkich mieszkańców również. Czy słychać dobrze? Chciałbym tylko potwierdzić, czy dźwięk jest ok? Tak. Tak? Tak. Dobrze. Takie dwie sprawy, w sumie dość drobne. Panie Piotrze, wyślę mailowo, bo coś się stało z pocztą, u mnie nie mogłem dosłać przed sesją samą. Mianowicie, temat ulicy Ostrej i Spiszowej, skrzyżowanie w starej części miasta. Jest zapytanie, czy byłaby możliwość zamontowania lustra dla wyjazdu z ulicy Spiszowej na ulicę Ostrą od strony apteki, dlatego że jest tam bardzo ostry kąt, chociaż powinno być, jeżeli byłyby przestrzegane prędkości jazdy, to myślę, że aż tak bardzo by nie było potrzebne, no ale jednak takie zapytania mieszkańców są, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa tutaj, pytanie właściwie będzie kierowane chyba do MSGL, bo mieszkańcy budynku przy Placu Kościuszki, tam przy L-domie, ten, który był tam, gdzie była wykonywana niedawna elewacja, był remont podwórka. Cały czas są skargi na to, że tam pewne prace zostały niewykończone. Te prośby były kierowane. Ja te prośby też kierowałem do pana pana Bobka, zarządzającego MZGL-em. Nie jest cały czas na tym podwórku stawiona brama. No i w okresie zimowym jest tam chłopak, podobno ta woda z Rynien się leje na podwórko. Także chciałbym, żeby tutaj jakoś się ustosunkować do tego, albo się zająć, zima tak naprawdę mija, a żadnych działań w tym kierunku nie było podjętych. Jedyne co dobre, że tam rzeczywiście Państwo mocno naciskali, bo było obiecane, że będą podłączyli do węzła cieplnego i to się stało. Tutaj jeszcze w tym punkcie chciałbym podkreślić, że na pewno będę się odwoływał od decyzji, która wykluczyła instalowanie lustra przy ulicy Zamkowej, tam na wysokości firmy Nanga. To będziemy akurat przygotowywać materiał filmowy, żeby rzeczywiście pokazać, jaki tam problem jest. I ostatnia rzecz to sprawa, jeśli mógłbym zapytać, nie wiem, czy dobrze tu kieruję, bo możliwe, że moglibyśmy to w sprawach różnych, w punkcie ze sprawami różnymi poruszyć, ale to już, żeby nie zabierać tam więcej czasu, odnośnie tematu garaży przy ulicy Mokrej. Wiem, że tam chyba komisja stwierdziła, że nie popiera tego pomysłu. Mieszkańcy pytają, dlaczego, na jakiej podstawie, chcieliby tu rzeczywiście usłyszeć argumentację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są inne interpelacje jeszcze? Proszę, pan Krzysztof Kulasek. Mam tylko prośbę. Ostatnio mieszkańcy zgłaszali, że przy promenadzie nad jeziorem Baba nie palą się od tygodnia światła. I chciałbym tylko zwrócić jeszcze uwagę, że tam może skierować częściej patrole, bo skarżą się mieszkańcy, którzy tam korzystają do spacerów, że bardzo często menele sobie robią tam spotkania, jest to taki zakątek trochę na uboczu, a jednak przy tym placu zabaw wiosną może to być problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze inne interpelacje? Nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów za 2020 rok. Czy tutaj są pytania do tego punktu? Nie widzę. Informacja, uznaję informację za przyjętą. Punkt 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2020 roku. Otwieram dyskusję. W międzyczasie witam panią zastępcę burmistrza, panią Małgorzatę Chłodowską, a także zaproszonych gości, pani dyrektor Złotowskiego Domu Kultury, pani Beata Reszta-Sygiel i pan dyrektor Centrum Aktywności Społecznej, pan Tadeusz Drobczyński. Witam serdecznie państwa. Czy są pytania do punktu 8 związanego ze sprawozdaniem? Proszę bardzo, pan Roman Ryżewski. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Osoby obecne na sali. Zdanie. Ja miałem pytanie na komisji. Pan burmistrz mi nie odpowiedział do końca, może dzisiaj udzieli. Jest pan przy kierownik z CAS-u. Myślę, że taka sprawa istotna i ważna. Rok 2020 był takim rokiem specyficznym odnośnie epidemii, która była w naszym mieście, kraju całym. I mam pytanie do pana kierownika, czy ma pan już wyliczone konkretne straty finansowe, jakie zostały, jakie tutaj firma poniosła w związku z tą sytuacją na wynajmie i korzystania z obiektów sportowych w związku z tą sytuacją w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Za rok 2020. Dziękuję. Witam serdecznie. Dyrektor, proszę bardzo. Udzielam odpowiedzi. Myślę, że te straty wyniosły gdzieś około, szczególnie pływania, tutaj laguna przynosiła największe przychody dla naszej jednostki. Jak wiemy, obiekt nie funkcjonował, no, można powiedzieć, około połowy roku, więc myślę, że tak samo też te straty się będą kształtowały. Myślę, że około 50% będą niższe przychody niż w latach ubiegłych, kiedy obiekt mógł funkcjonować. Ale kwoty nie usłyszymy, tak? Kwota. Znaczy powiem tak, że kwotę mogę ustalić, bo to jest do ustalenia, ale na chwilę obecną nie robiliśmy takiego bilansu jeszcze odnośnie konkretnej kwoty. Procentowo mogę określić gdzieś około 50%. Głos dla pana burmistrza, proszę bardzo. Proszę państwa, zrobimy szczegółowe wyliczenie co do złotówki. Na dzisiaj się po prostu nie udało, pracując tutaj nad innymi tematami, ale będzie państwu to wysłane po sesji, zajmiemy się tym tematem i w konsultacji z dyrektorem, pani Zjadwiga Skarbnik przygotuje taką analizę. Panie burmistrzu, tam jeszcze ja bym prosił też o koszty, tak, żeby też wziąć pod uwagę, tak, nie tylko straty z wpływów, ale też koszty funkcjonowania, tak? Bo myślę, że się tam obniżyły też koszty funkcjonowania przez to, że była pływalnia nieczynna. Tak, tak. Przedstawimy to kompleksowo. Niektóre z wydatków nie miały miejsca, tak, że będzie to przedstawione. Do tego punktu są jeszcze pytania. Proszę pan Krzysztof Koronkiewicz. A korzystając z tego, że jest pan Tadziu, to miałbym dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, czy już zakończone są prace remontowe tam na basenie? I drugie pytanie by było, kiedy zamierzacie otworzyć basen? Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta inwestycja odnośnie modernizacji wentylacji została zakończona. W tej chwili mamy obiekt już przygotowany do funkcjonowania. W zasadzie moglibyśmy w każdej chwili otworzyć, ale ze względu na obostrzenia pandemiczne na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Liczymy na to, że jak najszybciej ktoś pójdzie po rozum do głowy i będziemy mogli ten obiekt eksploatować. Zresztą wszyscy mówią, że te obiekty są bezpieczne. Dlatego też wydaje mi się, że jak najbardziej trzeba by je eksploatować już. Ale na chwilę obecną przepisy na to nie pozwalają. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do tego punktu?
Jeśli nie ma, to sprawozdanie z imprez kulturalnych, sportowych za 2020 roku zatowe zostaje przyjęte. Punkt 9. Przyjęcie kalendarza imprez. Agnieszka się zgłasza. Gotowe na 2021 rok. Pani Agnieszka Jęczyk-Barabasz, proszę. Ja po prostu, korzystając z okazji, nie chciałam przerywać w tamtym punkcie. Chciałam się po prostu przywitać. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni goście. Dzień dobry na sesji. Witam, pani Agnieszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, czy są pytania do kalendarza imprez na ten rok w zakresie kultury i sportu? Nie widzę pytań, a więc kalendarz imprez uznajemy za przyjęty. A pani dyrektor z Domu Kultury, a także panu dyrektorowi Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej serdecznie dziękujemy za obecność i udział w sesji. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy miasta Złotów pod nazwą Czyste Ciepło na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2021 roku. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do tego punktu? Pan Roman Grzewski, proszę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jest to uchwała bardzo trafiona i od kilku lat w naszym mieście chodzi. Są to takie słynne środki, które idą z budżetu miasta bezpośrednio na głównie wymianę starych kotłów centralnego ogrzewania. Jest to taki tutaj program, który mamy w mieście. Są oczywiście rządowe, też są krajowe. Myślę, że taki temat, który on jest stały i musi tutaj funkcjonować. Są teraz tutaj te najważniejsze 4-5 lat, żeby dojść do tego etapu, że będzie decyzja odnośnie prawdopodobnie całkowitego wyłączenia z spalania w tych kotłach paliwa stałego. I tutaj w związku z tym mam pytanie do pana burmistrza. W okresie tych bodajże 3 lat, który ten program chodzi, on jest praktycznie co roku zmieniany i chyba dobrze, bo życie tu pokazuje, że trzeba tutaj zmienić tak zwane czyste ciepło. Jaka ilość budynków została wyłączona z tych starych kotłów? To jest jedna rzecz. I druga, myślę, w naszym mieście potrzeba takiego globalnego podejścia, inwentaryzacja odnośnie jakie mamy, ile, gdzie, jakie źródła ciepła w budynkach, głównie stary, no i całościowo w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Wiem, że to jest praca trudna i to będzie prawdopodobnie zlecana. Z tego, co pan burmistrz na komisji powiedział, to jeżeli środki będą w ramach środków norweskich, to będzie realizowane, ale może być ta opcja gorsza, oby tego tu nie było, że tych środków tu nie będzie. Jak ten temat będzie rozwiązywany w najbliższym roku, dwóch? Bo to jest temat dość taki trudny, wiem, i bym prosił, żeby pan burmistrz udzielił odpowiedzi na te moje pytania w związku z tym, z tą uchwałą i tematyką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz, tak? Zechce zabrać głos, proszę. Zrobię wprowadzenie. Poproszę panią kierownik referatu Sylwię Muzioł, aby przedstawiła dane szczegółowe. Program jest dobrym uzupełnieniem programu rządowego, który, przypomnę, mamy podpisaną umowę z wojewodą i dokonujemy oceny formalnej wniosków składanych na rzecz programu Czyste Powietrze. Nasz ma tą nazwę Czyste Ciepło. Powtarzam to, żeby państwo też, informując mieszkańców, zachęcali do kontaktu z osobą specjalnie delegowaną w urzędzie do przeprowadzania takich konsultacji z mieszkańcami. Nazywamy to Zielone Okienko. Wystarczy takie hasło powiedzieć przez telefon i będzie kontakt z właściwą osobą, która rozpozna konkretną sytuację danej nieruchomości i dobierze właściwy program, który pozwoli mieszkańcom obniżyć koszty tej modernizacji. Korzystamy na tym wszyscy. Jeden, drugi program się uzupełnia. Konkretne dane, bardzo proszę, panie kierownik. Dobry państwo. W nawiązaniu do tego, co tutaj pan burmistrz mówił, chciałabym państwu przybliżyć i przedstawić tak w szczegółach dotychczasowe działanie naszego programu. Więc mamy za sobą 3 edycje. Jakby tak podsumowując wszystkie 3, złożonych wniosków w tym całym okresie było ponad 140. Z tego 55 wniosków pozytywnie zrealizowanych, czyli tutaj odnosząc się do pytania pana radnego, można powiedzieć, że 55 budynków
55 budynkach zlikwidowano stare źródło ciepła i zastąpiono ekologicznym ogrzewaniem. I z tego, co tutaj mówił też pan burmistrz, nasz program stanowi uzupełnienie tego programu rządowego, albo obydwa programy po prostu się uzupełniają, dlatego że Czyste Powietrze, czyli program realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, jest kierowany wyłącznie do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Natomiast nasz program jest dużo szerszy, kierowany jest do właścicieli wszystkich budynków na terenie miasta, nie tylko mieszkalnych i nie tylko jednorodzinnych. I to, na czym nam tutaj bardzo zależy, to jest, żeby jak największa liczba wspólnot mieszkaniowych, budynków wielorodzinnych zlikwidowała stare piece. Jeżeli chodzi o inwentaryzację stanu starych piecy na ten moment, to nie jesteśmy w stanie zinwentaryzować zasobu prywatnego. Mamy takie plany, nawet w jednym tutaj we wniosku do funduszy norweskich, z jednym z przedsięwzięć jest zrealizowanie takiego dużego projektu przeprowadzenia inwentaryzacji całego zasobu na terenie miasta. Natomiast to, co możemy zrobić, mogliśmy i zrobiliśmy, to przeprowadzono inwentaryzację wszystkich kotłów w budynkach, które są w zasobie miejskim. Są to budynki, gdzie miasto ma 100% własności, ale również budynki, w których miasto jest tylko udziałowcem we wspólnotach mieszkaniowych. I tą inwentaryzację mamy przeprowadzoną dzięki staraniu NZGL-u. I na dziś mamy do wymiany 535 kotłów opalanych paliwem tradycyjnym. Jest to 410 pieców kaflowych do wymiany i 125 kopciuchów, czyli tych pieców CO. Uważam, że na ten moment taka inwentaryzacja daje nam już bardzo dużo, tym bardziej, że do przeprowadzenia takiej inwentaryzacji zobowiązują nas zapisy uchwał antysmogowych prowadzonych przez samorząd województwa polskiego. No i tutaj ten pierwszy etap mamy już za sobą. Także na tyle. Jeśli jeszcze jakieś pytania, to... Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz, proszę. Mam pytanie do pani Sylwii. Czy jest możliwość otrzymania tego dokumentu mailem? Tej inwentaryzacji? Dokładnie tak, tej inwentaryzacji, po prostu ile piecu zostało tutaj, tak jak pani to przedstawiła, nie? Ile jest właśnie do wymiany, ile zostało wymienionych, ile zostało złożonych wniosków, czy to akurat to takie krótkie streszczenie można też prosić mailem? Przygotujemy takie zestawienie informacji. Dziękuję serdecznie. Pan Roman Grzewski, proszę. Dziękuję bardzo, tylko jeszcze nie otrzymałem odpowiedź na drugi człon mojego pytania. Jeżeli środków norweskich tu nie będzie, chodzi o te budynki osób prywatnych. Czy to będzie wykonywane, zlecane przez Urząd Miasta w najbliższym roku lub dwóch? Dziękuję. Pani Sylwia Murzoł, proszę. Mogę powiedzieć tak, bardzo będziemy się starali to wykonać, bo jak mówię, nakłada na nas to z jednej strony tutaj ta uchwała antysmogowa. Natomiast nie wiem, czy państwo się orientują, ale od 1 stycznia weszła nowa ustawa, która wprowadza obowiązek właścicieli budynków, wszystkich budynków, zgłaszania się do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W tej chwili trwają jeszcze najprawdopodobniej spory, kto tą ewidencję będzie prowadził i każdy właściciel budynku będzie miał obowiązek się tam zgłosić, zarejestrować. W projekcie było tak, że będą tą ewidencję prowadziły powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, ale z tego tutaj, z tego co na ten moment wyczytaliśmy, no to no bronią się przed tym bardzo, więc ostatecznie zobaczymy. Ustawodawca zakłada, że do czerwca dają sobie czas na stworzenie bazy i wtedy będą podawane terminy, do których wszystkie osoby będą się musiały zastosować. Więc no, myślę, że na razie poczekamy, zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie tutaj konkursu, a dwa, no, nie będziemy wychodzili przed szereg. Jeżeli będzie taki obowiązek ustawowy,
no to nie będziemy myślę tego wlecali. Dziękuję. Czy są pytania do tego punktu? Pan Janusz Justyna, proszę. Ja bym miał tylko taką prośbę, żeby pani Sylwia, jak będzie rozsłała to zestawienie do Agnieszki, to żeby może wysłała wszystkim, a przynajmniej ja bym też chciał. Okej, okay, zostanie ta informacja rozesłana do wszystkich państwa radnych. Pan Krzysztof Kulasek? Jeszcze do tej informacji prosiłbym panią Sylwię, czy można wiedzieć, jaka kwota została wydatkowana na te 55 zrealizowanych wniosków. Dziękuję. Pan burmistrz odpowie na to pytanie, proszę. Proszę państwa, przygotujemy to. Myślę, że też damy statystyki pośrednicom w programie rządowym. Przedstawimy państwu też na podstawie tych wniosków sfinansowane z tego projektu, z tego programu wymiany też na jak się odbyły, na jaką skalę. I to roześlemy do wszystkich jako taki kompaktowy dokument z jakąś ulotką promocyjną. Będziemy, zachęcam państwa do tego, żeby promować to wśród mieszkańców i żeby się ubiegali. Po uchwaleniu przygotujemy taki harmonogram naborów, ale on będzie miał w trybie ciągłym praktycznie, tak? Będzie? Sylwia? Nie? To przygotujemy w każdym razie taką ulotkę, harmonogram naboru, kontakt bezpośrednio do osoby, żeby szeroko go promować i jak najszybciej dokonać wymiany tych źródeł. To tyle. Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Najpierw poproszę o opinię poszczególnych komisji w sprawie uchwały dotyczącej programu Czyste Ciepło. Zaczniemy od Komisji Bezpieczeństwa. Proszę. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt 5 głosami za. Dziękuję. I Komisja Oświaty? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. Za chwilę przejdziemy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy miasta Złotów pod nazwą Czyste Ciepło na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2021 roku. Głosujemy. Pani Aldona Chomarczuk. Jestem za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Nisiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Dorąkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 głosów za, a więc uchwała została podjęta. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Złotów. Podczas komisji dwa dni temu został przyjęty wniosek przez Komisję Rady Miejskiej w Złotowie. Odczytam jeszcze raz treść tego wniosku. W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Złotów z wykazu nieruchomości gruntowych objętych zgodą na oddanie ich w dzierżawę na czas nieoznaczony lub na czas określony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym załącznik do projektu uchwały
Proponuje się określić z wykazu pozycją numer 2, ulicę księdza doktora Bolesława Domańskiego, działka numer 242/7, 0,0746 hektara, numer księgi wieczystej PO1Z łamany przez 000228885 łamany przez 8 o powierzchni 341 metrów przez 80 metrów kwadratowych. I taki wniosek został przyjęty przez komisję. Czy tutaj są jeszcze pytania do tego punktu? Pan Krzysztof Żelichowski? Znaczy ja nie wiem, czy tam jest dobrze zapisane. Nie wiem, czy tu ma być, proponuje się wykreślić, czy wykreśla się, powinno być w tym wniosku. W treści wniosku, bo proponuje się wykreślić. No tak, ale powinno chyba się, nie wiem, tak mi się wydaje, że powinno być, że no, wydaje mi się, że powinno być samo, że wykreśla się z tej tabeli, nie proponuje się wykreślić, bo co proponujemy wykreślić, to kto ma o tym zadecydować? No nie, no. W tym przypadku powinniśmy drugi raz głosować za wykreśleniem, bo to jest tylko propozycja, która może być uwzględniona albo nie. Dlatego pytanie powinno paść następnie. Po kolei. Pan Stanisław Bełniak, proszę. No jest to wniosek przegłosowany przez komisję. My nie możemy go zmieniać i oczywiście on w tej wersji będzie głosowany na sesji. Przegłosowanie go w tej wersji oznacza, że tego zapisu w projekcie uchwały nie ma. Także tutaj nie widzę żadnej sprzeczności. Komisje proponują Radzie, aby taki wniosek przegłosowała. O wykreślenie tego punktu drugiego, tak? Tego zapisu dotyczącego domu. Znaczy mi chodzi tylko o kwestię techniczną, żeby nie było, że my proponujemy, żeby wykreślić, a nic za tym nie idzie. Powinien być po prostu wniosek o wykreślenie. Nie. Tak? Nie. O wykreślenie. Pan Stasiu mówi, Krzysiu, tu chodzi o to, że pan Stasiu mówi, że komisje, wszystkie komisje zaproponowały, a teraz na sesji będziemy głosować nie za propozycją wykreślenia, tylko będziemy głosować za wykreśleniem. Dobrze. A teraz będzie, jeżeli będzie czytany wniosek, to powinien być czytany o wykreślenie. Nie no tak, ale teraz, no dobrze. Bo komisje to proponowały, nie Rada. Okej. Okay. Na sesji. Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem. Okej, okay, proszę. Pan burmistrz jeszcze chciałby zabrać głos. Chciałbym, Szanowni Państwo, żebyście jeszcze raz zastanowili się nad tym, czy ten wniosek jest zasadny. Wnioskuję o to, żeby zachować tą pozycję, czyli konkretnie chodzi o Dom Polski. Wspominając dyskusję na komisji, chciałbym poprosić o zabranie głosu pana mecenasa, bo Państwo macie tą wątpliwość, że to będzie w trybie bezprzetargowym, no bo tak to brzmi, ale dosłownie to założenia są inne. Uważam, że pomogą nam znaleźć czy zrealizować w Domu Polskim to zamierzenie w sposób najlepszy, kiedy jednak ta pozycja się znajdzie, zostanie przegłosowana i umożliwi nam dokonanie tej procedury w sposób, myślę, że skuteczniejszy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana mecenasa. Może to rozwieje wątpliwość i ten wniosek będzie bez zasady. Proszę, pan mecenas. Dzień dobry Państwu. Cała konstrukcja przetargowa określona przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia wydanego na jej podstawie osadzona jest na tym, iż jedynym kryterium wybrania najlepszego oferenta, czy to w przypadku sprzedaży, czy w przypadku wydzierżawienia nieruchomości, jest cena. W opinii pana burmistrza Dom Polski jest na tyle swoistego rodzaju obiektem, że należy wziąć również pod uwagę inne kryteria przy wyborze potencjalnego oferenta dzierżawcy. Nie da się tego zrobić inaczej, aniżeli wprowadzić tego typu zapis do uchwały, która zezwalałaby na przeprowadzenie tego naboru w trybie formalnie bezprzetargowym, natomiast w ocenie mojej to byłby przetarg, tylko on nie byłby po prostu osadzony na podstawie przepisów ustawy rozporządzenia. Miałoby to na celu wybór oferenta w taki sposób, w jaki to wybieran zamawiający potencjalnych przyszłych wykonawców w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Tam oprócz ceny wskazuje się również kryteria, inne kryteria oceny ofert. Takie, które zadowalają i zaspokajają interes zamawiającego. Pozostawienie tego zapisu w uchwale pozwoliłoby zorganizowanie takiego przetargu wewnętrznego, który by właśnie uwzględniał inny interes miasta, nie tylko ekonomiczny, ale również uwzględniający charakter tego obiektu. Dziękuję. Pan Krzysztof Korunkiewicz, proszę. Ja mam takie pytanie, panie mecenasie. Czy w drodze przetargu jakby było, jakby napisana była specyfikacja, czego oczekuje miasto, to też nie będzie jako konkurencyjne cenowo, bo przecież o ile dobrze wiem, tak jak w przypadku wywozów śmieci jest zrobiony przetarg, więc która firma wywiezie mi najtaniej, to wybieram. Tutaj w przypadku przetargu przecież to będzie jasno określone, na jaki cel by miał być budynek przeznaczony, no i kto jaką tam kwotę by dał. Wiadomo, że w tym przypadku to będzie odwrotność i każdy będzie dawał, mógł dawać większą kwotę i wybieramy w tym momencie no, najlepszą ofertę kwotową. W przypadku tego, co pan mówi, ja tak przynajmniej rozumiem, proszę mnie sprostować, jeżeli się mylę, jeżeli nie będzie na przetargu i nie będzie specyfikacji napisanej, dokładnej, żeby nie było też obaw o niepłacenie czy inne rzeczy, więc wrócę do tematu, że jeżeli nie będzie tego przetargu i specyfikacji, to mogą wpłynąć przykładowo, teraz strzelę trzy wnioski. Jeden będzie chciał mieć tam restaurację, drugi będzie chciał mieć pijalnię piwa, trzeci jakąś tam do zabaw. Kto teraz będzie miał pomysł na to, którą ofertę wybrać? Tutaj będzie ważniejsza kwota, że ten, który będzie chciał mieć restaurację z hotelem, da miesięcznie przykładowo 10 tysięcy. Ten, który będzie miał pijalnię piwa, da 15, a ten jakiś dom schadzek 40 tysięcy i damy temu za 40 tysięcy? Proszę, pan mecenas. To, o czym pan mówi, to są elementy takie, które wykonawca musi, oferent musi spełnić, składając ofertę czy przystępując do przetargu ustnego. Natomiast ja mówiłem o takich elementach, o kryteriach oceny ofert, które są negocjowalne, czyli nie na zasadzie, że je oferent spełni, lecz je negocjuje z miastem jako ogłaszającym przetarg. My oczywiście możemy zrobić przetarg, gdzie wyłącznym kryterium będzie cena, tak jak to ustawa nam nakazuje co do zasady, i wpisać, że pewne elementy wykonawca oferty musi spełnić. Natomiast nie, no my będziemy je sprawdzali wtedy na zero-jedynkowo, czyli spełnia, nie spełnia. Nie spełnia, ofertę odrzucamy. Spełnia, to jest tak samo ważna jak inna, która również spełnia ten kryterium i decyduje o wszystkim cena. Natomiast tutaj naszą intencją było to, aby móc te dodatkowe elementy również negocjować. No ale panie mecenasie, no ale po to jest specyfikacja robiona przetargowa, żeby właśnie można było tam wszystkie warianty powpisywać i wymagać od kogoś, kto będzie składał ofertę. W tym przypadku, którą pan proponuje, no wie pan, no chyba jest to wszędzie, no powiem na pewno, że w Polsce, każda rzecz, którą jest robiona, żeby była przejrzystość, tak przynajmniej państwo sobie zażyczyło, chodzi o Polskę, że żeby były to przejrzyste rzeczy, nawet na wywóz śmieci, proszę pana, czy na sprzątanie ulic, czy na inne, każdą, na remonty, czy budowy, czy coś, są robione przetargi, gdzie jest to czyste, klarowne i widoczne. W tym przypadku ja... No niestety, przepraszam, ale ja nie będę uważał, że takie przetargi, znaczy przetargi, takie wynajmowanie komuś może być uczciwe, bo można mieć różne podejrzenia, dlatego myślę, że to nie jest dobry pomysł. Bałbym się takiego pomysłu. Dziękuję. Pan Stanisław Wełniak, proszę. Ja myślę, że tutaj sporu nie ma, bo te podstawowe kryteria, na którym miastu zależy, aby ten obiekt był wydzierżawiony i pełnił taką funkcję, gdzie miasto jest zainteresowane, żeby on taką funkcję pełnił, należy wpisać jako te
warunki podstawowe, których niespełnienie wyklucza ofertę z tego postępowania i w związku z tym nie widzę tutaj żadnych przeszkód, aby ten przepis został skreślony. Natomiast oczywiście jestem również za tym, aby był to przetarg na podstawie tych przepisów o gospodarce nieruchomościami, ponieważ jest to zasadą, że w ten sposób odbywa się wynajmowanie bądź sprzedaż nieruchomości gminnych i w związku z tym odstępowanie od tych zasad uważam za niesłuszne i niecelowe. Pan Henryk Gola, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu na sali, Panie Burmistrzu. Szanowni goście, jeżeli pozostali Państwo, chodzi o to, że co miasto, czego miasto właściwie tam oczekuje w tym budynku, bo jeżeli ma już określoną wizję, co ma się tam znaleźć, na jakiej zasadzie ma to działać, to w tym momencie no taka oferta powinna wypłynąć w teren, no i wtedy oczywiście ci kontrahenci niech się produkują, co oni mogą zrobić, ale oni muszą być wskazani kierunek, co dokładnie w tym miejscu ma być. Tak uważam. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Zielichowski. Panie mecenasie, ja mam takie pytanie, bo tam w uzasadnieniu napisał pan, znaczy nie wiem, czy to pan pisał, ale w każdym razie w uzasadnieniu jest taki zapis, że ten przetarg na ten czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ma być udzielany tym dzierżawcom, którzy dotychczas dzierżawią ten obiekt i chodzi głównie tam o nieruchomości gruntowe. Dlaczego właśnie jest tylko ta jedna nieruchomość taka lokalowa, która jest włożona w ten wykaz, to raz, a dwa, dlaczego właśnie jest na podstawie tego, co tu jest napisane, temu dzierżawcy przedłużana umowa, który dzierżawi na te 3 lata, bo tam jest tak określone w sumie, że ci, co dzierżawią, mają przedłużane, żeby to nie było co roku, taki jest cel, żeby to co roku nie była odnawiana ta umowa, tylko dla nowego dzierżawcy mają być nowe zasady ustalone. Jeszcze to bym chciał wiedzieć, tak? Oddam głos pani Sylwii Muzioł, proszę. Szanowni Państwo, może ja spróbuję wyjaśnić. W tym załączniku do uchwały wykaz zawiera wszystkie nieruchomości, które pan burmistrz proponuje, żeby były objęte trybem bezprzetargowym. 3 z nich, tak jak pan tutaj zauważył, przy Westerplatte, przy Mokrej, Łowieckiej i Grudzińskich, to są nieruchomości gruntowe. Tam są umowy dzierżawy zawierane na teren takiego ogrodu przydomowego. Umowy dzierżawy zawierane od wielu lat, to na okres 3 lat, to 3 lata odnawiane. Aby nie było takiej sytuacji, że tego, o czym pan mówił, odnawiania na początku roku, pan burmistrz proponuje, żeby z tymi osobami, w związku z tym, że są to płatnicy pewni, są to osoby, które te ogrody przydomowe cały czas utrzymują, płacą za tą dzierżawę. Nie mamy tutaj do nich zastrzeżeń, więc stąd prośba, żeby zawrzeć z nimi umowę na czas nieokreślony. Oczywiście w umowie będą zapisy dotyczące rozwiązania tej umowy, gdyby te nieruchomości stały się gminie niezbędne. 4 z tych nieruchomości przy ulicy Bohaterów Westerplatte jest to garaż, który od wielu, wielu lat miasto wynajmuje na rzecz ZHP, czyli dla tej instytucji pożytku publicznego i to też proponujemy, żeby zawrzeć umowę na czas nieoznaczony i ten właśnie punkt, o którym teraz dyskutujemy, czyli jedna z tych nieruchomości jest nieruchomością lokalową, czyli budynek Domu Polskiego. Wszystkich tych nieruchomości dotyczy zwolnienie z trybu bezprzetargowego, dlatego są ujęte w jednym załączniku i w uzasadnieniu próbowałam to Państwu wyjaśnić widocznie niezbyt skutecznie. Stąd takie tutaj moje doprecyzowanie. Tak, tylko że tam są dzierżawcy, którzy wydzierżawiają od wielu lat już te nieruchomości, a tutaj w tym jednym przypadku ma być nieruchomość wystawiona dla innego dzierżawcy, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Jeszcze Pani Sylwia Muzioł, proszę.
Tak, więc jeszcze raz przypomnę, umowa z obecnym dzierżawcą Domu Polskiego jest wypowiedziana ze skutkiem na 31 marca tego roku. Poszukujemy nowego dzierżawcy tego obiektu. Chcielibyśmy znaleźć takiego dzierżawcę, taki podmiot, który zapewni funkcjonowanie tam obiektu hotelowo-gastronomicznego na poziomie odpowiednim dla obiektów centrum miasta oraz podmiotu takiego, który będzie realizował na bieżąco zobowiązania finansowe, tak żeby tutaj gmina nie ponosiła straty. Ale czy czymś przeszkadza ten tryb, który jest teraz, żeby znaleźć tego dzierżawcę, o którym pani mówi? Tak jak tutaj już i pan mecenas wskazał, ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwala nam w przetargu wyłącznie kierować się ceną. Czyli ten, kto daje więcej, tego wybieramy. Nie możemy zastosować innych kryteriów, które moglibyśmy zastosować wyłącznie, gdy skonstruujemy przetarg na zasadach takich, o których mówił tutaj pan mecenas, czyli będziemy mogli kierować się również innymi kryteriami niż tylko i wyłącznie cena. Pan Henryk Gola, proszę. Myślę, że ewentualnie ten najemca, który teraz ma wypowiedzenie do końca marca, to jest sprawa jasna. Natomiast nowy uważam, że pierwszy raz, gdyby został zainstalowany i rzeczywiście prowadził tą działalność gastronomiczno-hotelową, to okres 3 lat byłby okresem próbnym, czy rzeczywiście spełni oczekiwania miasta w tym zakresie. Czy będzie rzeczywiście ta restauracja pracowała na wysokich obrotach i na wysokim poziomie przede wszystkim i czy ta baza hotelowa też będzie wykorzystana w 100%. To byłby ten wskaźnik na okres 3 lat. Jeżeli tak, powtórka i być może będzie szansa wtedy, żeby zdecydować o bezterminowym dzierżawieniu z zastrzeżeniem, że w każdym czasie może ta umowa być wypowiedziana. Dziękuję. Dziękuję. Pani Marola Wydner. Ja się tylko chciałam zapytać, w dobie pandemii, czy myślicie państwo, że jednak ktoś się znajdzie, żeby dalej taką usługę prowadzić, kiedy wszystko jest pozamykane? Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Właśnie tym głównie uzasadniamy potrzebę uchwalenia tego Domu Polskiego i nadanie możliwości przeprowadzenia tego postępowania, którym będziemy oceniać możliwości. To jest tak trudny teraz czas. Chcemy zachować te funkcje, tak jak to było wspomniane, ja to potwierdzam. Chcemy, aby ten obiekt pełnił funkcje publiczne, hotelowo-gastronomiczne, żeby płatności były terminowe. I to też jest odpowiedź na sygnały. Nie ukrywam, że takie sygnały spływały to do wydziału zainteresowanych podmiotów, którzy chcą usiąść do stołu i negocjować w szerszym stopniu niż pozwalają to sztywne zapisy tej uchwały o nieruchomości, ustawy o nieruchomościach, ponieważ niezbędne są do poniesienia pewne nakłady, które raczej nie powinny być kosztem miasta. Ten potencjalni inwestorzy rozważają albo większy zakres usług hotelowych, albo na większą skalę usługi gastronomiczne. Poza tym świat się zmienia i te usługi gastronomiczne też się zmieniają w różnego rodzaju specyfiki. My nie jesteśmy w stanie dzisiaj wiedzieć, w co inwestuje branża na przykład gastronomiczna. Czy bardziej bary mleczne, szybka obsługa, czy innego rodzaju tylko śniadania jako uzupełnienie hotelu. Więc to się po prostu dzieje i kiedy zostanie to ten punkt, będziemy mogli ocenić nie tylko pieniądz. Warto łatwo zaoferować pieniądz, który będzie deklarowany jako opłata miesięczna, ale potem będzie się namnażało tylko zadłużenie, bo ktoś powie, że warunków jednak nie ma. Chcemy ocenić, na ile ktoś ma potencjał, doświadczenie, a żeby państwo i jakby to miałem na celu dzisiaj, sprowokując tę dyskusję, że forma przetargu nadal będzie miała miejsce, a ja deklaruję uczestnictwo wśród komisji oceniającej jednego z przedstawicieli radnych, którego państwo wskażecie, żeby w tym uczestniczyć i jak najlepiej wybrać, żeby ten Dom Polski pełnił funkcje, które w tak reprezentacyjnym miejscu, godne tego miejsca.
Pan Krzysztof Kulasek. Uważam, że tutaj zachodzi konflikt, bo ponieważ uchwała Rady Miejskiej dopuszcza tryb bezprzetargowy tylko dla dzierżawców, którzy do tej pory użytkowali dany teren, grunt czy obiekt, a w tym momencie myślę, że stworzylibyśmy precedens dający, powiedzmy, nieczyste możliwości. I dlatego uważam, że nie powinniśmy przyjmować tego kryterium. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz. Ja chciałbym tylko przypomnieć wszystkim, że my już w tamtym roku ukierunkowaliśmy, w jakim kierunku ma iść Dom Polski. Podnosząc rękę na to, że 200 tysięcy miało być tam na przeciwpożarowe. To już nawet wspomniał pan Stasiu Wełniak. Wydawając 200 tysięcy, była wtedy walka, bo uważaliśmy, akurat Rada uważała, że pieniądze w takiej ilości są za duże i niepotrzebnie wydawane. Pan burmistrz walczył, żeby jednak tam było, bo raz, że straż nakazała, bo w tym momencie to było tam hotelarstwo, więc pod ZL-kę tam już się typował budynek, czyli zagrożenie. W tym momencie wydawając 200 tysięcy ukierunkowaliśmy, w jakim kierunku ten miejsce będzie przeznaczone. W tym momencie tutaj ja nie widzę problemów, żeby w specyfikacjach, tak, bo się upieram tej specyfikacji, żeby było napisane bardzo szerokim programem, na co miasto liczy, a inne jakieś drobniejsze dyskusje o poszerzeniu, choć tam nie wiem, jak można poszerzyć, budynek swoje wymiary ma, ukształtowanie swoje ma. No nie wiem, co innego można by było wymyśleć, a ja na pewno bym był przeciw i myślę, że większość mieszkańców też by była przeciw, żeby tam było, nie wiem, no jakieś małe sklepiki czy coś w tym stylu, no to by było też absurdem lub coś innego. Tutaj jest naprawdę nieczystość wizji tego, jak to by miało wyglądać i mogłyby być pomówienia, czy jakieś niepotrzebne niesmaki, jeżeli ktoś by dostał, bo to może być kolega albo koleżanka albo coś, po co takie coś? Tutaj jest czysta sprawa, jest przetarg zrobiony, resztę zawsze można domówić. Ja będę na pewno przeciwny temu. Dziękuję. Pan Krzysztof Żylichowski, proszę. Tak, ja jeszcze o takiej kwestii, bo mi się wydaje, że charakter, w jakim trybie my to wydzierżawimy, czy bezprzetargowym, czy przetargowym, nie ma żadnego znaczenia o tym, co tam pan burmistrz mówi, że bo nie jesteśmy w stanie zmusić tego dzierżawcy do wykonania żadnych remontów. Sprawę Domu Polskiego rozwiązałoby tylko sprzedaż tego obiektu, nic innego, bo tylko wtedy właściciel tego obiektu zajmie się tym, tak jak powinno to być, a my jako urząd, to znaczy jako właściciele teraz, czyli urzędnicy czy ten, to nie jesteśmy w stanie określić tego, co tam ma być. Znaczy jesteśmy w stanie określić, co tam ma być, ale nie jesteśmy w stanie zmusić tego dzierżawcy do tego, żeby wykonał remont hotelu na przykład, bo on stwierdzi, że mu się to nie opłaca na 3 czy nawet na 5 lat, jak pan burmistrz wydzierżawi to, ale okres wypowiedzenia umowy będzie półroczny, to w każdej chwili i tak można z tego zrezygnować. Także jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż tego budynku i to jest, znaczy to jest moje zdanie, ale uważam, że obojętnie w jakim trybie to będziemy wydzierżawiać, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, a teraz są po prostu czyste zasady, nie ma żadnego wyjątku, nie ma... No, nie ma precedensu, a tak stworzymy precedens i przy każdej jakiejś innej sytuacji będzie mógł, będą szukali ludzie tam wyjątków i będą chcieli też mieć jakieś wyjątkowe sytuacje, żeby im określić, żeby im ułatwić jakiś tryb wydzierżawienia. Tyle, takie jest moje zdanie. Ja jestem przeciw. Dziękuję. Pan Henryk Gola? Ja tylko powiem w ten sposób, że propozycja na komisji była taka, żeby przyjąć oczywiście ten temat z wyłączeniem Domu Kultury i żeby dla tego obiektu przygotować oddzielną uchwałę. I wtedy nie byłoby kolizji, o której tutaj wspomina Krzysztof Kulasek. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Stanisław Wełniak chciałby zabrać głos. Panie Przewodniczący, jak w kwestii formalnej proponuję, żebyśmy wrócili do naszego regulaminu obrad, że w sprawach istotnych i dotyczących uchwał radny zabiera raz głos, no, bo rozmawiamy tutaj naprawdę niepotrzebnie tak długo na ten temat. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Stanisław Wojtuń, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, pierwszy raz zabieram głos, więc mam prawo. I tak jak tutaj słyszę radnych, to nie do końca chyba zrozumieli intencje pana burmistrza i to, co wyjaśnił pan radca prawny. Organizowanie przetargu w formie przetargu, tak, spowoduje, że głównym kryterium będzie cena i nie bardzo, znaczy nie będzie miało do końca znaczenia, co tam zostanie wpisane, a wpisać się pewnie wszystkiego nie da. Więc forma ta bezprzetargowa daje więcej możliwości. Rozumiem, że tutaj znowu wychodzi brak zaufania do burmistrza, tak, radni nie mają zaufania i tutaj no, twierdzą, że burmistrz podejmie błędną decyzję, wynajmie byle komu, tak, i potem będą tylko problemy. No, pan burmistrz zaproponował, żeby w komisji był jeden radny, może jak trzeba będzie, to i dwóch, więc nie rozumiem tych obaw. Dom Polski jest budynkiem specyficznym, jest dla naszego miasta ważny, więc co do sprzedaży, to też bym się tutaj zastanawiał, ponieważ przy zbyciu tej nieruchomości to już nie będziemy mieli wpływu, niewielki będziemy mieli wpływ na to, co tam się będzie znajdować. Więc ja będę za tym, aby ten zapis pozostał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo. Tak, proszę Państwa, remont, który wykonaliśmy w kwocie 200 tysięcy złotych był konieczny, ponieważ właściciel ma inne obowiązki, inne ma najemca, użytkownik. Jest pewien zakres prac, które trzeba zrobić, dotyczących kosztownych i ważnych. I ten krok był pierwszym elementem tego planu, aby poprawić jakość świadczonych tam usług. Najpierw pozwolić na to, że realizowanie usług gastronomiczno-hotelowych w tym budynku jest bezpieczne. Wcześniej nie było. Jakiekolwiek zdarzenie byłoby bardzo poważne, wiązałoby się z bardzo poważnymi zarzutami i pewnych zaniechań pod kątem bezpieczeństwa. Także trudno byłoby znaleźć kogoś, komu miałbym narzucić takie zadanie. Realizuj swój biznes na niewłasnym obiekcie, napraw dach, popraw elewację i napraw wszystkie instalacje. Jak Państwo wiecie, zakres zadań jest jeszcze większy. Te właśnie dwa wspomniane wcześniej, dach i zewnętrzna elewacja, też jest tematem, który jest jeszcze do rozwiązania. Więc to umożliwiło nam teraz właśnie zasięgnięcie i rozeznanie, kto zrealizowałby to zadanie najlepiej. To jest też oferta dla aktualnego najemcy. Państwo mieliście na komisji też związek z tematem. Wiecie, że aktualny najemca jest zainteresowany kontynuacją tej umowy. Ciągle mnie przekonuje, że może to zrobić lepiej. Przede wszystkim musiałby regularnie płacić. Jeżeli zrobię przetarg, on ma prawo w nim wystartować i zadecyduje tylko cena, więc tylko deklaracja tej opłaty, a tu chodzi o to, żeby ten najemca także mógł się wykazać nową koncepcją, nową jakością w swojej ofercie. Także podtrzymuję to, że to byłoby dla nas pewniejsze i bardziej skuteczne w tym temacie znalezienia właściwej obsługi tego obiektu. Nie zamierzam inicjować tematu sprzedaży, ponieważ bardzo mało posiadamy lokali miejskich. Życie przynosi tutaj różne, pisze scenariusze. Widać, że co jakiś czas mamy potrzeby poszukiwania pomieszczeń do realizacji nowych zadań, które przyjmujemy na siebie. Piszemy różne projekty i jest niedobór tak naprawdę. Mamy deficyt lokali użytkowych własności miasta.
Dlatego nie zamierzam inicjować tematu sprzedaży, jedynie dzierżawy w tym przypadku. Dziękuję. Mamy wniosek przyjęty przez komisję dwa dni temu, przez komisję stałe. Za chwilę Państwo zobaczycie raz jeszcze treść tego wniosku. Proszę jeszcze o zapoznanie się z treścią i za chwilę przejdziemy do głosowania nad wnioskiem. Ja jeszcze mam cały czas mam pytanie do pana Pawła, tak? Czy ten wyraz proponuje się wykreślić, jest prawidłowy, czy powinno być wykreślić w tym wniosku? Proszę, panie mecenasze. Proszę państwa, otóż ja to rozumiem tak, jak to przedstawił pan Wełniak i pan Kronkiewicz. Także proponuje się wykreślić w rozumieniu takim, iż to komisja zaproponowała, by usunąć z załącznika punkt drugi. I myślę, że wszyscy radni tak to odbierają i tu chyba nikt nie ma ku temu wątpliwości. Także okay. Według mnie jest to na tyle czytelne, że może być przegłosowane. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, pani Aldona Chłarczuk. Jestem za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Heniu, mikrofon. Dziękuję, przepraszam, jestem za. Dziękuję. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Było mnie słychać, bo nie wiem. Nie, nie było. Nie było, słychać, jestem za. Dziękuję. Janusz Justyna? Jestem przeciw. Grzegorz Kolera? Jestem za. Krzysztof Toronkiewicz? Jestem za. Krzysztof Kulasek? Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Łukasz Piosik? Jestem przeciw. Mariola Wegner? Jestem za. Stanisław Wełniak? Jestem za. Stanisław Wojtuń? Jestem przeciw. Maciej Zając? Jestem przeciw. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 11 głosów za, 4 przeciw, a więc wniosek został przyjęty i za chwilę przejdziemy do głosowania nad uchwałą wraz z wprowadzoną zmianą. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Złotów wraz z wprowadzoną zmianą. Pani Aldona Chomarczuk. Jestem za. Roman Grzewski. Jestem za.
Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Piorunkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Łukasz Piesik. Jestem za. Dziękuję. Do formalności podażemy wyniki głosowania. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Złotów. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do tego punktu? Pan Krzysztof Koronkiewicz, proszę. Panie Krzysztofie, proszę wyłączyć mikrofon. O, już mam, przepraszam. Proszę. Tu chodzi mi tylko o rozdziale drugim. To jest taka mała uwaga tylko. Jest to regulamin dla mieszkańców, którzy mają domki jednorodzinne. Sam mieszkam w domku jednorodzinnym, więc wiem, jak to wszystko wygląda. I w rozdziale drugim jest wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i tu jest tak napisane, że właściciele nieruchomości, których części nieruchomości służą do użytku publicznego, zobowiązani są do i pierwsze uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, drugie zgromadzenie uprzątniętego błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w taki sposób, aby nie utrudniało do ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, zachowanie możliwego odpływu wody do kanalizacji. Trzecie, usunięcie śliskości niezwłocznie po jej pojawieniu się poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni. No dalej nie będę czytał, bo to już mniej więcej wiadomo o co chodzi. No my tutaj mamy wymagania od właścicieli, ale chciałbym zauważyć tylko, że miasto samo z siebie nie respektuje tego, co nakłada na mieszkańców. Mieliśmy teraz dni śnieżne, mieliśmy dni śliskie nie tylko na drogach, bo i na chodnikach i naprawdę z bardzo dużym opóźnieniem. Panie burmistrzu, prośba taka, żeby dopilnować, żeby nas też te wymagania obowiązywały. Nie może być tak, że my będziemy wymagać od mieszkańców, żeby rano wstawali i posypywali jak najszybciej, żeby tam było bezpiecznie, a sami tego nie robimy. Więc moja prośba jest taka, żeby jakoś może zabezpieczyć bardziej, dogadać się z MZUK-iem, bo to wiem, że jest ich rola, to żeby to zabezpieczyć tak samo te tereny, które należą do miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piosik. Przychylam się tutaj do zdania pana Krzysztofa. Otrzymałem też informację właściwie tam z tego okręgu z ulicy Murarskiej, tam gdzie też jest ulica Rzemieślnicza i z tego co wiem, część ulic jest po prostu wykluczonych z tego odśnieżania. Podejrzewam, że ze względu na to, że tych zimy nie było takich mocnych i tego tych opadów takich dużych nie było. Ja tą interpelację już złożyłem, żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem, bo wiadomo, że no to tutaj, tak jak pan Krzysztof mówi, no przecież nie będą mieszkańcy wychodzić z jednej ulicy i odśnieżać sobie tej ulicy, a ci, którzy są obok, mają elegancko odśnieżone, tak, jeżeli w ogóle jest. Także tutaj przychylam się do tej prośby, czekam na odpowiedź też na interpelację. Myślę, to tego. Dziękuję bardzo.
Ja, jeżeli mogę, jeszcze tylko chciałbym dopowiedzieć, bo byłem świadkiem jednego takiego zdarzenia. Teraz mi się tak przypomniało, to było na ulicy Domańskiego, gdzie jechała odśnieżarka po chodniku, mała taka elegancka, nagle podniosła, nie wiem, ten spych cały, czy jak to się mówi, i przejechała część ulicy, dlatego że powiedziano, znaczy ja akurat tego kierowcę znam, więc pytałem się, dlaczego to robił w taki sposób, to powiedział mi, że ta część należy do właścicieli mieszkań. No nie może być tak, że blok, ktoś, kto mieszka w bloku, będzie miał oczyszczone przez mzóg, a prywatnie proszę sobie sami wziąć łopatę i sprzątać. No raczej to tak nie wygląda, nie powinno wyglądać, że pług jedzie i omija jakieś trasy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania do tego punktu? Nie ma. Informacja dla Państwa. Została wniesiona autopoprawka do projektu tejże uchwały. To jest autopoprawka pana burmistrza miasta Złotowa, która polega na tym, że wprowadza się zmiany w paragrafie 13 projektu uchwały. To jest po pierwsze ustęp 1, punkt 1, litera A, określa się słowo wielorodzinne. Po drugie, uchyla się dotychczasowy punkt drugi. Po trzecie, dotychczasowy punkt trzeci staje się punktem drugim. I po czwarte, w ustępie drugim stwierdzenie w ustępie jeden, punkcie trzecim zastępuje się stwierdzeniem w ustępie pierwszym, punkt drugi. Ta informacja na pewno była do Państwa dotarła na maile, na skrzynki pocztowe. Treść tej autopoprawki widzicie Państwo teraz przed sobą. Proszę jeszcze chwilę o zapoznanie się i za chwilę przejdziemy do głosowania nad tą autopoprawką. Czy są pytania do tej autopoprawki? Jeśli nie ma, przechodzimy. Można? Proszę, pan Roman Grzewski. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał, żeby autor tych autopoprawek w dwóch zdaniach nam trochę przybliżył sprawę. Bardzo proszę. No bo nie mamy teraz przed sobą całego, żeby zweryfikować, co te numerki znaczą. Pani zastępca burmistrza, proszę. Dzień dobry Państwu. Ta autopoprawka odpowiada dokładnie na to, co na komisji zgłosił pan radny Wełniak. Tam mieliście Państwo wątpliwość tego, że ten w punkcie drugim była mowa o zabudowie jednorodzinnej i specjalnych budynkach. Jak Państwo popatrzycie sobie na paragraf 13, to wykreślenie w punkcie pierwszym słowa wielorodzinne oznacza, że zakaz dotyczy całego, wszelkich terenów budownictwa mieszkaniowego. Oznacza to w tym momencie, że ten zapis, który mieliśmy, mówiący o tym, że jak przy budynkach jednorodzinnych są odpowiednie budynki i budowle dla zwierząt, to można. To oznacza, że tak naprawdę nie można i pozostałe poprawki odnoszą się jakby do poprawienia numeracji. Dziękuję. Czy są pytania do tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad autopoprawką. Panie Przewodniczący. Tak, pan Stanisław Wełniak. Bardzo dziękuję pani burmistrz za uwzględnienie tego mojego wniosku. Widzę, że zaczynamy iść w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Pan Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kulera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążowski, jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Mariola Wegner. Za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję.
Wyniki głosowania, 15 głosujących radnych, 15 głosów za, a więc oto poprawka została przyjęta i za chwilę głosujemy nad uchwałą wraz z wprowadzoną oto poprawką. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Złotów wraz z wprowadzoną autopoprawką. Głosujemy. Pani Aldona Hamarczuk. Jestem za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Mariola Wydner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. I Henryk Gola. Jestem za. Już głosowałem wcześniej. Nie było słychać, panie Henryku, bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Kolejny punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały nr 37 łamane przez 254 łamane na 2001 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ulicy Sienkiewicza 4. Proszę bardzo, pan Krzysztof Żelichowski. Panie burmistrzu, ja jeszcze raz ponowię swój apel o to, żeby podczas teraz właśnie tego okresu, gdy nie ma tej opłaty targowej, żeby unormować handel w mieście. Bo ja już w poniedziałek mówiłem o tym, że będziemy mieli zastawione ulice straganami i już docierają do mnie sygnały, że się szykują właśnie różni kupcy, będą stawiać w różnych miejscach i żeby nie było tak, że naprawdę będzie to nie wyglądało za ciekawie i będzie utrudniało ruch. Ja wiem, że Straż Miejska będzie czuwała nad tym i będzie mogła, znaczy nie wiem, czy będzie mogła usunąć, ale będzie zwracała uwagę, żeby nie przeszkadzali, nie ograniczali widoczności, ale apeluję o to, żeby unormować to i nawet wyznaczyć jeszcze jakieś jedno miejsce i zrobić kilka takich miejsc, w których będzie można handlować, a nie, że w każdym obszarze miasta, żeby handlować tymi produktami. Tylko o to apeluję i zwracam na to uwagę. Nic innego. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Widać, że rząd ocenił, że należy zatroszczyć się o te osoby, które korzystają z tej formy finansowania jakby budowania swoich dochodów. Dlatego taka pomoc. Dobrze, że jest jakaś forma rekompensaty dla naszego samorządu, ale rzeczywiście może mieć miejsce w tej chwili, no jakieś możemy mieć z tym problemy. Ta opłata pozwalała nam to regulować. Będę reagował, będziemy obserwować. Zobaczymy, czy problem powstanie. Ale faktycznie straciliśmy w tej chwili narzędzia ku temu, żeby to podlegało jakiejś regulacji. Dzisiaj w dowolnym miejscu będzie można ten handel realizować.
Wcześniej było jednak ograniczenie, że wiązało się to z opłatą dzienną i rzeczywiście będę się temu mocno przyglądał i szukał rozwiązań. Jeśli trzeba będzie dokonać tego, takich zmian, jak Pan tutaj sugeruje, żeby wyznaczyć ten obszar, to być może będziemy w tą stronę zmierzali. Na pewno mam nadzieję, że zyska popularność zielony ryneczek i to się nieźle przyjęło. Może po prostu sprzedający zrozumieją też, że warto się gdzieś zgrupować, bo będą mieli więcej klientów. Także przyjmuję apel. Dziękuję. Właśnie chodzi mi tylko o tą kwestię porządkową, bo nie chodzi mi o ograniczenie tego handlu, ale mówię, gdzieś nawet wyznaczenie jeszcze jakiegoś dodatkowego placu, żeby gdzieś to można było postawić w innym miejscu, ale żeby nie było tak, że w każdym miejscu miasta, żeby to było porozrzucane. Tylko o to mi chodzi, o nic innego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tego punktu? Jeśli nie ma, to przechodzimy do opinii komisji. Komisja Bezpieczeństwa, proszę. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Budżetowa? Komisja Budżetowa jednogłośnie 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Komisja Oświaty? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 37 łamane przez 254 łamane przez 2001 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ulicy Sienkiewicza 4. Aldona Chmarczuk. Jestem za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kulera. Jestem za. Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jeszcze raz mogę prosić, panie Stanisławie? Za, dobrze. Pan Stanisław Wojtuń? Jestem za. Maciej Zając? Jestem za. I Krzysztof Żelichowski? Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, oddanych głosów za 15, a więc uchwała została podjęta. Punkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 211/2018 w sprawie powierzenia burmistrzowi miasta Złotowa uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetu i Finansów 5 głosami za, jednomyślnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. I Komisja Oświaty? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr 2/2018 w sprawie powierzenia burmistrzowi miasta Złotowa uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. I Janusz Justyna.
Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Za. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. I Janusz Justyna. Jestem za. Dziękuję. Około 15 radnych, 15 głosów za, 0 głosów wstrzymujących i przeciwnych, a więc uchwała została podjęta. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obejmującego nieruchomości położone w rejonie ulicy Mokrej, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Czy do tego punktu są pytania? Proszę, pan Łukasz Piosik. Tylko takie szybciutkie pytanko, bo tu odnośnie tego punktu i 15 i 16, bo to akurat taką sesję przyglądałem temu. Chciałbym tylko wiedzieć, czy ten plan zagospodarowania, oczywiście zgodnie ze studium, nie wyklucza możliwości powstania tych garaży i wybudowania ich przez TBS dla tych mieszkańców, którzy tam wyrażali chęć powstania czegoś takiego. Tak, pan burmistrz, proszę. Proszę Państwa, ten plan, który już uchwałę podejmowaliście, aby modyfikować, kończy się teraz i będziemy mogli dzięki temu w dwóch obszarach leżących w tej okolicy, myślę, że w znaczącym stopniu wpłynąć na rozwiązanie problemu komunikacyjnego z dostępem do miejsc parkingowych. Aktualne, wcześniejsze zapisy planu ograniczały możliwość wykonania zwykłych utwardzeń, które będą mogły służyć właśnie miejscom postojowym. To w jednym zakresie, a w drugim mniejszy obszar działki umożliwi budowanie według wstępnych przymiarek do projektu około 11 garaży, które będą podlegały przetargowi otwartemu, więc będzie cena to będzie decydowała. I będą mogli się o to starać chętni najemcy przyszli. Także dzięki temu uruchomimy dokumentację na działania projektowe, a w swoim czasie będę Państwu proponował realizację, jak ten proces planistycznie zostanie zakończony, to będzie można dokumentację dokończyć i w stosownym czasie zaproponować realizację tego zadania, żeby, rozwiązać problem komunikacyjny w starej części miasta. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do tego punktu? Jeśli nie ma, to przejdziemy do opinii komisji. Poprosimy o Komisję Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Dziękuję. I Komisja Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obejmującego nieruchomości położone w rejonie ulicy Mokrej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za.
Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piesik. Jestem za. Maryla Wegner. Jestem za. Stanisław Dębny. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Potwierdzenie wyników głosowania, 15 głosów za, a więc uchwała została podjęta. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ulicy Mokrej. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos? Pan Łukasz Piosik, proszę. Tutaj już krótkie pytanko. Dlaczego wskaźnik powierzchni zabudowy został wyznaczony? No bo to będzie się dotyczyć tego punktu najprawdopodobniej i kolejnego, to od razu. Dlaczego wskaźnik powierzchni zabudowy został wyznaczony na 0,4 w momencie, kiedy z tego, co się orientuje, niektóre z działek mają nawet 0,7 i to chyba miasta, działki, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić. I zostały określone też tylko na dachy płaskie tam dla inwestora. Proszę, pan burmistrz. Tak naprawdę te wnioski spłynęły i muszą być rozpatrzone, ale w dalszym toku prac nad tym planem z inwestorami, z wnioskodawcami, architekt, porozumieliśmy się i wypracowaliśmy takie rozwiązania, które akceptują wszystkie strony. To było pierwsze po prostu założenia, które wynikały z tego, że potencjalni inwestorzy mieli konkretne technologie, konkretne firmy projektowe i po prostu badali ten obszar. Nie umiem teraz szczegółowo powiedzieć, ale no całość pilotowała, zatrudniona do tego planu pani architekt, która utrzymuje ten obszar, szczególnie z dużym udziałem obszarów niezagospodarowanych. Obecność parku, zwierzyniec, półwysep, miejsce rekreacji, stadion, ośrodek Zabajka, cały ten obszar tworzy taki szczególny dla miasta kompleks. Ten plan jest bardzo, bardzo istotny, ponieważ pozwoli aktualnym właścicielom choćby ośrodka tam funkcjonującego podjąć działania inwestycyjne, podnieść zabudowę w górę, zwiększyć znacznie liczbę miejsc noclegowych. W ostatnim czasie także zmianą jest wydzielenie w planie dodatkowego pasa wzdłuż drogi ulicy Wioślarskiej, która docelowo może być ten pas wykorzystany na drugi rząd, jakby drugi ciąg pieszo-rowerowy. Po jednej stronie mamy od Parku Zwierzyniec chodnik. Kiedy ten teren będzie się urbanizował, na pewno powstanie problem bezpieczeństwa, więc będzie możliwe zaprojektowanie i wybudowanie tam wydzielonego ciągu rowerowego. Także no, dachy płaskie to wynika z analiz, które zostały przeprowadzone w tym obszarze. Także wydaje się, że ta wersja nie wzbudzała potem żadnych zastrzeżeń stron, które są zainteresowane jakby realizacją tam zadań inwestycyjnych. Jeśli mogę dodać, to ten plan był układany czterokrotnie. Uwagi, które Państwo tutaj macie, one wpłynęły w trakcie trzeciego wyłożenia planu. Natomiast czwarte wyłożenie właśnie po poprawkach, tak jak pan burmistrz mówił, uwagi żadne nie spłynęły. Pan Łukasz Piosik, proszę. Z tego co, jeżeli dobrze zrozumiałem, ale... czy mogę? Łukasz Piosik, jeszcze zadać pytanie, proszę.
Jeżeli dobrze zrozumiałem tutaj wypowiedź pana burmistrza, to rozumiem, że to nie wyklucza prowadzenia, znaczy nie wyklucza możliwości zwiększenia tego limitu maksymalnego wskaźnika, tak? Powierzchni zabudowy, no bo tutaj mówimy o na pewno rozbudowie pewnych budynków i tam, gdzie jest inwestor zainteresowany tym, no wiadomo, że już w tej chwili te tereny, część terenów jest zabudowane, więc to będzie wpływało na ograniczenie tego do 0,4. Tylko pytanie, dlaczego inne tereny, które tam graniczą, czy są blisko, mają wskaźnik na przykład 0,7, jeśli się nie mylę, bo tutaj nie na to nie odpowiedział. Jeśli będzie możliwość modyfikacji tego dalej, no to będziemy kilka razy ustawiać ciągle ten sam plan, tak? Dziękuję. Pan burmistrz jeszcze chciałby odpowiedzieć? No. Nie wiem, w zasadzie co odpowiedzieć, bo ten zależy na jaką skalę patrzymy. Jeśli patrzymy na ten obszar jako były teren popegeerowski, ograniczony ulicami w zatoce jeziora, w kleszczach parku Zwierzyniec, to obszar, który państwo teraz jest objęty planem, jest częścią tego obszaru i rzeczywiście nie wiem, jak daleko mam się odnosić, gdzie są wydawane jakieś inne wskaźniki, ale czy w innych planach, czy też w warunkach zabudowy, to jest dość spójne. My patrzymy na ten kompleks spójnie, jako spójny. Państwo zdjęliście kiedyś z porządku obrad temat na przyległym obszarze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania. W tym momencie daliście mi delegację i na podstawie warunków zabudowy rozpocząłem analizę tego obszaru i wydawanie tych warunków. I zakładam, że ten plan, te warunki są spójne. Generalnie ten obszar ma mieć charakter bardzo mocno taki rekreacyjny, rozluźniony i nie spotkałem się z jakąkolwiek uwagą właściciela obszarów przyległych, którzy występowali o te warunki, że są one nieodpowiednie czy niekorzystne. Tam udało nam się osiągnąć naprawdę taki dobry konsensus. Dziękuję. Pan Stanisław Wełniak chciał zabrać głos. Proszę. To znaczy, czy ja nie zauważyłem, czy rzeczywiście nie zostało przegłosowane uchwała w sprawie zatwierdzenia planu na ulicy Mokrej. Punkt 16, panie przewodniczący. Dokładnie tak. Tak, punkt 16. No teraz przyszliśmy już do Wioślarstw. Ulicy Mokrej. No ten punkt nie został przegłosowany przecież, a przeszliśmy do punktu następnego. Proponuję wrócić do punktu 16, a pana Łukasza o nieprzyspieszanie obrad sesji. Nie, nie, jesteśmy cały czas przy punkcie 16, przy ulicy Mokrej. 16 ma być teraz ewentualnie głosowana, nie inaczej. Mam dobrych nauczycieli, tak? Nie wiem, tam nie stać. Ja do punktu 16. Jeśli nie ma, to poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 4 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała plan zagospodarowania przy ulicy Mokrej przy 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Komisja Oświaty. Również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ulicy Mokrej. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Wstrzymuję się. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję.
Głosowało 15 radnych, 14 radnych głosowało za, jeden głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta. Punkt 17. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez burmistrza miasta Złotowa uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obejmującego nieruchomości położone przy ulicy Wioślarskiej i Partyzantów. Czy tutaj punkty są do tego punktu pytania? Już były. Były wniesione 3 uwagi. Za chwilę będziemy nad każdym z nich z osobna głosować. Odczytam pierwszą uwagę wniesioną przez osobę fizyczną w dniu 28 sierpnia 2020 roku o następującej treści. Niniejszym składam następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Wydziałek numer 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie. Paragraf 14, punkt 3, teren drogi czynny zmienić na 35%. Uwaga dotyczy działek numer 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 i 5U, teren zabudowy usługowej. Przypominam, Szanowni Państwo, że radni głosują za nieuwzględnieniem uwagi, czyli podtrzymują stanowisko pana burmistrza. Głosujemy nad pierwszą uwagą. Pani Aldona Chabarczuk. Za. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Za. Janusz Ustyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jakub Jęszkowski, jestem za. Łukasz Piosik. Wstrzymuję się. Marela Wegner. Jestem za. Stanisław Gełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. I Krzysztof Kulasek. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 14 głosów za, jeden głos wstrzymujący się, a więc w wyniku przeprowadzonego głosowania komisja rada nie uwzględniła wyżej wymienionej uwagi i podtrzymała stanowisko pana burmistrza. Uwaga numer 2. Wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 28 sierpnia 2020 roku o następującej treści. Niniejszym składam następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla działek 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie. Paragraf 14, punkt 6. Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy zmienić na 0,4. Uwaga dotyczy działek numer 287/64. 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 i 5U, teren zabudowy usługowej. Głosujemy nad uwagą numer 2. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera.
Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Jestem przeciw. Marola Werner. Jestem za. Stanisław Wełnak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Wielkowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 14 głosów za, 1 głos przeciwny, a więc wynik przeprowadzonego głosowania. Rada nie uwzględniła wyżej wymienionej uwagi i podtrzymała stanowisko burmistrza. I uwaga numer 3, wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 28 sierpnia 2020 roku o następującej treści. Niniejszym składam następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla działek numer 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 przy ulicy Wieślarskiej w Złotowie, paragraf 14. Punkt 7. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy zmienić na 0,8. Uwaga, dotyczy działek numer 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 i 5U, teren zabudowy usługowej. Uwaga, numer 3. Głosujemy. Proszę bardzo, pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Wstrzymuję się. Marula Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 14 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się, a więc w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada nie uwzględniła wyżej wymienionej uwagi i podtrzymała stanowisko pana burmistrza. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ulicy Wieślarskiej i ulicy Partyzantów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Czy tutaj są pytania do tego punktu? Jeśli nie ma, to poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie, 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie 6 głosami za. Dziękuję. I Komisja Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 3 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję.
Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ulicy Wioślarskiej i ulicy Partyzantów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Pani Aldona Chmarczuk. Za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Za. Janusz Ustyna. Jestem za. Grzegorz Polera. Jestem za. Krzysztof Florankiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniaszczowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Za. Marola Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za, a więc uchwała została podjęta. I przechodzimy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ulicy Wioślarskiej i ulicy Partyzantów. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do opinii komisji. Szanowni Państwo, na skrzynki pocztowe otrzymaliście Państwo autopoprawki burmistrza miasta Złotowa. Odczytam tą autopoprawkę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa przy ulicy Wieszarskiej Partyzantów. Burmistrz miasta Złotowa jako wnioskodawca projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ulicy Wioślarskiej i Partyzantów wnosi o przyjęcie przez Radę Miejską poprawek do tegoż projektu uchwały polegających na tym, że wprowadza się paragraf 25 o brzmieniu: na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia obowiązującego dotychczas miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego nad Jeziorem Zaleskim, ulica Wieszarska, przyjętego przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą nr 5/36/11 z dnia 29 marca 2011 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011 nr 145. Paragraf 25 otrzymuje nr 26. Czy macie tutaj Państwo pytania do tego, do treści tej autopoprawki? Proszę o zapoznanie się z treścią. Pan Stanisław Wełniak, proszę. Ja mam pytanie, ponieważ tyle co przypominam, to sąd administracyjny uchylił tą uchwałę Rady w sprawie przyjęcia tego planu właśnie z roku chyba tam 2011. Czy to oznacza, że musi być to powtórzone teraz w tej nowej uchwale? Bo no, wyrok sądu jest jednoznaczny, że ten plan ze względu na uchybienie formalne stracił swoją ważność. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja musiał się tylko spytać, dlaczego to nie było omawiane na komisji? Przypominam sobie.
Szanowni Państwo, tutaj potrzebujemy 5 minut przerwy. Panie Przewodniczący, dlaczego nie było to omawiane na komisji? To znaczy tak, treść autopoprawki została wysłana bodajże w piątek do Państwa na skrzynki pocztowe. Ja sprawdzę. Pan Sejnicow Wełniak, proszę. To znaczy, jeżeli jest obecny pan mecenas Tabor, to może by jego zdanie tutaj wysłuchać, jak to należy traktować, bo jeżeli wyrok sądu jest tu jednoznaczny, no to powtarzanie tego w tej projekcie uchwały moim zdaniem jest chyba niecelowe. To znaczy, może nie tyle celowe, co potrzebne. No, my nie możemy przecież podważać ani zmieniać wyroku sądu, a wyrok sądu, tyle co pamiętam, w tym względzie jest jednoznaczny. Ze względu na uchybienia formalne, a tam chodziło o to, że nie było z tego studium przedtem, prawda, takie zawirowania sądowo-formalno-prawne tam są, no ale sytuacja jest taka, jaka jest, prawda. Wyrok sądu jest i w związku z tym, czy to konieczne jest powtórzenie tego teraz w projekcie uchwały. Tylko tyle. No, jeżeli konieczne, no to nie ma o czym rozmawiać. Panie Sejnicowie, pan mecenas zabierze głos. Ma pan rację przy założeniu, że to jest ten plan, bo z tego, co mi przekazano, to jest plan obowiązujący, ale no to mówię, poproszę o 5 minut przerwy i to jest kwestia sprawdzenia. Dobrze, zarządzam 5-minutową przerwę i wrócimy za chwilę do obrad. Szanowni Państwo, wracamy do obrad. Jesteśmy przy punkcie 19 i autopoprawce. Oddaję głos panu mecenasowi. Tak, sprawdziliśmy i okazało się, że ten plan, o którym mówił pan radny Wełniak, faktycznie dotyczył obszaru położonego blisko tego obszaru, natomiast nie był tym planem, który został wymieniany w tej autopoprawce. Plan, którego nieważne została stwierdzona przez sąd, został uchwalony w roku 2001 i dotyczył jednak innego obszaru. A w autopoprawce mowa o planie, który nakłada się obszarowo, częściowo na ten plan, który Państwo procedują i wobec czego taki zapis jest konieczny i zasadny, aby stwierdzić, iż na terenie objętym tym nowym planem postanowienia tego dotychczasowego planu wygasają. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję. A więc przechodzimy do głosowania nad autopoprawką. Rozpoczynamy głosowanie. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Wstrzymuję się. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążowski, jestem za. Łukasz Piosik. Wstrzymuję się. Mariola Wegner. Wstrzymuję się. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Zielichowski. Jestem za. I Henryk Gola. Jestem za. Dziękuję.
Przedstawiamy wyniki głosowania. 15 radnych głosowało, 12 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Autopoprawka została przyjęta. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ulicy Wioślarskiej i ulicy Partyzantów wraz z wprowadzoną autopoprawką. Pani Aldona Chmarczuk. Za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Wstrzymuję się. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Wstrzymuję się. Marela Wegner. Wstrzymuję się. Stanisław Wełniak. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. I pan Stanisław Wełniak. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 12 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się, więc uchwała została podjęta. Punkt 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 204-202-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021. Pytania, Szanowni Państwo, do tego punktu? Jeśli nie, to poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Budżetowa? Komisja Budżetowa 6 głosami za. Dziękuję. I Komisja Oświaty? Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do głosowania, do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę numer 204-202-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021. Aldona Chmarczuk. Jestem za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kolera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążowski. Za. Łukasz Piosik. Jestem za. Marola Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za.
Głosowało 15 radnych, 15 głosów za, więc uchwała została jednogłośnie podjęta. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnie w 2021 roku. Czy są pytania do tego punktu? Pan burmistrz chciałby zabrać głos, proszę. Szanowni Państwo, obserwujemy cały czas zmiany, jakie wprowadza rząd, które moglibyśmy dedykować tutaj w naszym obszarze i w temacie nowej tarczy. Dosłownie wczoraj pojawiły się zapisy, które pozwalają nam wyciągnąć pomocną dłoń do przedsiębiorców zajmujących się tą branżą, która bardzo mocno ucierpiała w sytuacji pandemii. Więc ja muszę Wam przypowiedzieć, że też cały czas korzystam, tutaj spływają wnioski w ramach ordynacji podatkowej, dokonuję umorzeń podatkowych w branży hotelarskiej i gastronomicznej, ale pojawia się też możliwość wsparcia w zakresie opłaty koncesyjnej. O skutkach tego i o skutkach finansowych, o szczegółach proszę, żeby pani sekretarz jeszcze Państwa poinformowała. Proszę, pani sekretarz. Panie przewodniczący, szanowni radni. Tak jak pan burmistrz powiedział, nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem, zwalczaniem COVID daje możliwości, aby Rada w drodze uchwały zwolniła z opłaty za korzystanie ze zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, bądź też wydłużyła termin tej opłaty należnej w 2021 roku. Tutaj proponujemy zwolnienie z drugiej i trzeciej raty opłaty tej i jednocześnie zwrot równowartości 2/3 opłaty rocznej dla tych przedsiębiorców, którzy w terminie do 31 stycznia dokonają tej opłaty jednorazowej za cały 2021 rok. Jako że termin na wniesienie tych oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych upływa z dniem 31 stycznia, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie konkretnie wskazać wysokości skutków finansowych dla budżetu, jednakże po zeszłorocznych oświadczeniach możemy szacować, że kwota ta będzie wynosiła około 25 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do tego punktu? Pan Stanisław Wojtuń, proszę. Szanowni Państwo, myślę, że ta uchwała jest jak najbardziej słuszna, ponieważ dotyczy branży gastronomicznej, która jest w tej chwili zamknięta, więc jeżeli tylko możemy, jesteśmy w stanie pomóc tym przedsiębiorcom, no to jak najbardziej trzeba podnieść za tym rękę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski. Tak, ja tylko do pani skarbnik. Pani skarbnik, bo te pieniądze i tak idą na zapobieganie alkoholizmowi, tak? To do, praktycznie te pieniądze z tej koncesji są pieniędzmi znaczonymi, tak? To, a chyba nie, i tak nie wykorzystujemy całej puli z poprzednich lat, tak, na tą działalność. Proszę, pani Sarnik. No, rzeczywiście tak jest, że te pieniądze musimy w całości przeznaczyć na profilaktykę uzależnień i za 2020 rok, no nie mamy jeszcze dokładnych wyliczeń, ale tam na pewno zostanie spora kwota z tego tytułu, że nie były prowadzone programy profilaktyczne w szkołach, no ze względu właśnie na pandemię. Także no akurat tu nie jestem specjalnie przeciwna, bo ten skutek dla budżetu, jak widać, nie będzie zbyt duży, a rzeczywiście pieniądze zostaną z ubiegłego roku i rzeczywiście jest tak, że one muszą być przeznaczone właśnie na ten cel. Co roku zresztą w marcu te wydatki, które nie zostały wykonane w roku poprzednim, one zwiększają plan finansowy roku następnego, no i muszą być przeznaczone właśnie na ten cel profilaktyczny. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, ci, którzy wpłacą za cały rok w jednej racie, czyli do 31 stycznia, będą mieli 2/3 zwrócone z powrotem z tych opłat?
Dokładnie tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku. Aldona Chomarczuk. Jestem za, tak. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Ustyna. Jestem za. Grzegorz Kulera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Kieniakowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Jestem za. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za, a więc uchwała została podjęta. Teraz, Szanowni Państwo, potrzebujemy przerwę techniczną. Ja mam jeszcze jedno pytanie tutaj w tej kwestii, taką czysto techniczne też, bo tak. Ci przedsiębiorcy będą potrzebowali zaświadczenia do tego, żeby móc kupować ten alkohol, bo rozumiem, że oni będą sprzedawać dalej, jak będzie otwarte. I nie wiem, no jak to będzie zrobione, Pani Skarbnik, wtedy, bo oni, żeby w hurtowni mogli kupować, muszą się wykazać zaświadczeniem, że mają opłaconą opłatę, tą koncesję. Będzie jakiś zwolnieni, że nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dlatego jest tak, że tylko 2/3, a nie całość. No tak, ale jak drugiej raty nie zapłacisz, czy i trzeciej? Ale koncesję na początku roku otrzymujesz i tak moim zdaniem, tak. Przepraszam, że się włączam. Ale musisz zapłacić, musisz dowód przekazać, że zapłaciłeś za tą koncesję. Czyli jest w ustawie wskazane, że będzie zwrot, a nie, że nie płacisz. Nie, no właśnie, że będzie ci, co nie zapłacili dwóch rat, to nie będą płacić dwóch rat, a ci, co zapłacili za cały rok, to będą mieli zwrot. Znaczy nie, to tylko taka techniczna kwestia, ale to by trzeba było się nad tym zastanowić. Powiem szczerze, że nie wiem, bo nie myśleliśmy na ten temat jeszcze, mhm. A na pewno to się da jakoś rozwiązać, jak nie w ten sposób. Takie zaświadczenie chyba, że uregulowane, nie wiem, ale to by trzeba było sprawdzić, jak to prawnie będzie. To na pewno będzie rozwiązane. Mhm. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, potrzebuję przerwę techniczną przed kolejnymi punktami, a więc zarządzam 15-minutową przerwę. Szanowni Państwo, wracamy do obrad. Ura. 15 minut już minęło. Trochę wcześniej. Przed nami punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025. Otwieram dyskusję. Została zgłoszona autopoprawka pana burmistrza miasta Złotowa. Czy panie burmistrzu, chciałby pan zająć głos? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w celu wypełnienia procedury uchwalania budżetu, którą mamy określoną w uchwale w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, paragrafu 8 drugiego punktu, przypomnę pewną chronologię. 15 listopada projekt tego budżetu został złożony i uzyskał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej. 3 grudnia 2020 roku wnioski zostały do niego złożone, czyli wszelkie zmiany i poprawki, które na 2021 rok przyjęły komisje stałe. 8 grudnia powiadomiłem radnych, powiadomiłem komisję o przyjęciu części tych wniosków, ale też przedstawiłem uzasadnienie i powody odrzucenia drugiej z tych części składanych wniosków. W tym kształcie uwzględniłem w zasadzie wszystkie zadania inwestycyjne
które zostały przez komisję wskazane kosztem dofinansowania dla spółki MZUK. Następnym krokiem MZWiK, przepraszam, tak słusznie, dziękuję za czujność. Następnym punktem pracy nad tym budżetem był 15 grudnia, gdzie komisje złożyły już formalne wnioski do budżetu. Utrzymały komisję wkład, poziom wkładu 5 milionów złotych kosztem inwestycji, ale też wydatków bieżących. Ten element się pojawił. W tym momencie sesja została przerwana. Druga część sesji dotyczącej uchwalenia budżetu odbyła się 30 grudnia. Nie doprowadziła jednak ta druga część, kontynuacja tej sesji do uchwalenia budżetu. W kontekście na dzień 11 stycznia tego roku zaprosiłem radnych do konsultacji, pracowania kompromisowego rozwiązania. Przedłożyłem autopoprawkę, której podczas pracy na tej sesji doszliśmy do daleko idącego konsensusu, redukując kwotę dofinansowania dla MZWiK-u. Ostatecznie najistotniejsze treści dotyczyły wartości tego dofinansowania, które ja zaakceptowałem na poziomie 2,5 miliona złotych kosztem uzgodnionych wspólnie inwestycji. Jednakże stanowisko radnych w tym temacie było inne. Kwota, którą radni zamierzali przeznaczyć na dofinansowanie spółki MZWiK, było to 3 miliony złotych. Na sesji nadzwyczajnej, która została uchwalona na dzień 13, za mój wniosek została zaproponowana jakby i zwołana przez przewodniczącego na dzień 13 stycznia. Mieliśmy dokument spójny, który zawierał te wartości, 2,5 miliona wraz z dofinansowaniem kosztem uzgodnionych inwestycji. Jednak budżet na tej sesji nie został także przyjęty. W związku z tym jesteśmy w punkcie sesji terminowej, regulaminowej, styczniowej i komisji, która odbyła się 25 stycznia. Na tą chwilę na tej komisji, która odbyła się 25 stycznia, radni przegłosowali nowy wniosek do projektu większościowo. Wobec tego faktu ja wycofuję wszystkie złożone wcześniej autopoprawki, przygotowując w ten sposób pod względem formalnym tą uchwałę do uchwalenia. Przypominam, że czynię to ze względów formalnych, nie merytorycznych. Nie chciałbym, żeby te autopoprawki jeszcze były w obiegu. Będę tylko wnosił jedną autopoprawkę, która należy wnieść, którą za chwilę przedstawi pani skarbnik, pani Jadwiga Skurcz, do wieloletniej prognozy, a wszystkie wcześniejsze wycofuję. Wydaje mi się, że wszystkie elementy, jeśli chodzi o dotychczasową pracę nad budżetem, wymieniłem i proszę panią Jadwigę o wniesienie tej poprawki także o charakterze technicznym. W imieniu pana burmistrza zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej, który został państwu przedłożony zarządzeniem numer 229 pana burmistrza z 13 listopada 2020 roku. W związku z uwagą wskazaną w punkcie drugim uzasadnienia do uchwały numer SO 0957 /1/15/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku. W kolumnie 3.1 określa się, iż planowane nadwyżki budżetu w latach 2022-2025 zamierza się przeznaczyć na spłatę rat kredytów. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do treści autopoprawki? Jeśli nie ma, to przejdziemy do głosowania nad autopoprawką.
Treść autopoprawki Państwo widzicie, można się jeszcze zapoznać. Już jestem, coś mnie wyrzuciło. Jeśli Szanowni Państwo nie ma pytań, to zaczynamy głosowanie nad autopoprawką. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Jestem za. Grzegorz Kulera. Jestem za. Krzysztof Furonkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Za. Marula Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Jestem za. Maciej Zając. Jestem za. I Krzysztof Rzeichowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowania 15 głosów za, 0 sprzeciwiających się i 0 wstrzymujących. Autopoprawka została przyjęta. Zmiany również w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgłosiły kluby radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Roman Grzewski, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, budżet. Mamy trzecie podejście. Styczeń, czas bardzo szybko płynie. Myślę, że jako miasto, mieszkańcy potrzebują tego budżetu jak tlenu do życia. Panie Burmistrzu, przedstawił Pan to wszystko szczegółowo. Praktycznie to wszystko pasowało, grało. Tylko jedna rzecz, której tutaj sobie brakowało, te spotkanie, które było 11 stycznia, bardzo długie, 4 godziny, dochodziliśmy do jakichś wspólnych wniosków. Brakowało tego w roku 2020. Marzy mi się na przyszłość, w tym roku, żebyśmy wypracowali wspólne stanowisko odnośnie budżetu do tego 15 listopada, bo jest taki termin, te wszystkie dokumenty, pełne załączniki w ramach WPF, jest tego 6, jest budżet 16, one muszą być zrobione. I myślę, że marzy mi się i tak bym chciał, żeby chyba z nas wszyscy, żeby tak to było, bo to po prostu troszeczkę nam tutaj kosztowało zdrowia, siły, 4 miesiące, żeby z tym budżetem się tak bujać, to jest bardzo trudno. Ale teraz przechodząc do sedna sprawy, ja teraz mówię w imieniu dwóch klubów i jednego radnego niezależnego, to w sumie grupa 11 radnych, to później dalej tutaj przedstawimy, jak tutaj to się przedstawia. Sytuacja jest następująca. Pan burmistrz, znaczy to by przedstawił drugą autopoprawkę do budżetu, która została przedstawiona nam przed sesją 13 grudnia. Oczywiście wiemy, że to nie było przyjęte. Z pana strony burmistrza nie było żadnego ruchu. Czekaliśmy do 20 stycznia. Spotkanie odbyło się na grupy 11 radnych i podjęliśmy decyzję następującą. Brakowało nam tylko do tego kompromisu 500 tysięcy złotych i nasze stanowisko zostało wypracowane takie, że do projektu budżetu i do WPF zostanie wpisana kwota 3 miliony złotych. Z tym, że tutaj mówię, że ta kwota się składa z dwóch takich czynników. 2 miliony złotych to są środki z budżetu gminy miasta Złotów, a 1 milion złotych to jest od wojewody, który otrzymaliśmy pod koniec roku 2020. Pani prezes wodociągów sytuację przedstawiła, że żeby zakończyć inwestycje, ona troszeczkę się przeciągnie prawie pół roku, bo do końca roku 2021, bieżącego roku, będzie to wynosiło około 5 milionów 300.
kwoty, tak jak wiemy, to wszystko idzie w górę i to może być 6, może trochę mniej, może więcej. Z tego nikt nas nie wie. I stanowisko będzie następujące. Mamy te 3 miliony, które zostaną zapisane w budżecie. To jest te tutaj 3 i brakuje te 2,5 czy ileś. I tutaj będzie taka rola pani prezes wodociągów łącznie z zarządem. Też musi tą pracę podjąć, żeby tych pieniążków szukać. No, może to środki zewnętrzne, w inny sposób. Myślę, że tu trzeba rękę na pulsie trzymać, bo to jest najważniejsza nasza inwestycja od wielu, wielu lat, którą wartość jest potężna, 52 miliony złotych. Oczywiście tutaj mamy na 3 miliony. Ktoś się spyta, skąd wziąć 500 tysięcy, bo jako tu radnych to trzeba wskazać, skąd je wziąć. I 500 tysięcy złotych po decyzji naszym wypracowane tych dwóch klubów jest następujące, żeby z wydatków majątkowych załącznika numer 5 do projektu budżetu proponujemy, żeby 3 zadania odjąć tutaj. To jest tutaj, tu będzie to przedstawione w części drugiej, żeby się tu nie rozwodzić, i zmniejszenie plany na wydatki majątkowe w dwóch pozycjach, zmniejszenie. To łącznie daje kwotę 500 tysięcy złotych. Czyli tutaj ta kwota, którą pan burmistrz przedstawiał, która było, to jest kwota 7 644 000. Kto się spyta, że brakuje tutaj 300 parę tysięcy, bo tak jak wiemy, do Rio poszło na kwotę 7 300 000 bodajże, bez tych tam drobnych. Te tu kwoty to są środki, które zostały odjęte z wydatków bieżących, a mianowicie na organizację Euro Eco Festival i na turniej rycerski. Tutaj ta kwota tak była. I tutaj, żeby tutaj być tutaj konsekwentnym, to oczywiście muszą być zrobione dwa takie wnioski, żeby takie nasze propozycje. To jest wniosek odnośnie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025, a druga będzie wniosek odnośnie zmian w projekcie budżetu na 2021. Ja bym prosił kolegę Koronkiewicza, żeby te materiały przedstawił, te nasze wnioski odnośnie tego. I jeszcze tutaj myślę, że to jest taka sprawa, że to po prostu bym prosił pana burmistrza, panią skarbnik, żeby, jeżeli to będzie przez Wysoką Radę przyjęte, żeby materiały, które te nasze wnioski będą, żeby one tu pasowały zgodnie z ustawą o finansach publicznych w ramach pod względem formalnym, prawnym, żeby to zostało do oceny do Regionalnej Izby Obrachunkowej wysłane w pełnym zakresie, żeby to było do przyjęcia. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Proszę kolegę Koronkiewicza o przedstawienie wniosków. Proszę, pan Krzysztof Koronkiewicz. Więc odczytam cały projekt zmian. Zmiany w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Złotów na lata 2021-2025 wynikające z wniosków zgłoszonych przez kluby radnych Połączył Nas Złotów oraz Zadbajmy o Złotów. Podczas obrad Komisji Wspólnych Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 25 stycznia 2021 roku do projektu budżetu na 2021. Punkt pierwszy. W załączniku numer 2 zmniejsza się środki przeznaczone na zadania wniesienie wkładu finansowego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka ZOW w Złotowie o kwotę 2 miliony złotych. Powyższa zmiana jest konsekwencją przyjęcia wniosku dotyczącego zmiany projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Punkt drugi. W załączniku numer 1 dla roku 2021 dokonuje się następujących korekt wynikających z wniosków o zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. W kolumnie pierwszej, 1.5.1 określa się poziom wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 8 345 726 zł. W kolumnie 2.1 oraz 2.2 dostosuje się poziom wydatków bieżących i majątkowych do zmian zaproponowanych w autopoprawce do przedłożonego projektu budżetu. W kolumnie 2.1.1 określa się poziom wynagrodzeń i składek do nich naliczanych w wysokości 29 971 211 zł. W kolumnie 2.2.1 określa się kwotę inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w artykule 236 ustęp 2 punkt 1 ustawy w wysokości 4 644
tysięcy złotych. W kolumnie 2.2.1.1 wartość wydatków o charakterze dotacyjnym wynosi 0. W kolumnie 7.1 i 7.2 po dokonanych zmianach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 352 064 zł. W związku ze zmianą, o której mowa w punkcie pierwszym, dokonuje się korekty zapisów w kolumnie 10.1 i 10.1.2. Po zmianie ich wartości wynosi odpowiednio 4 182 310 zł oraz 3 855 000 zł. Paragraf 6, punkt 3. Paragraf 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podpisane złotą dnia 27 stycznia 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A więc przechodzimy do głosowania nad zmianami projektu uchwały. Zmiany, które zostały zgłoszone przez kluby radnych połączył na Złotów i zadbajmy o Złotów. Pani Aldona Chomarczuk. Za. Przepraszam, panie przewodniczący, a dyskusja jakaś może być jeszcze, czy pan nie przewiduje? No, proszę bardzo, jeśli ma pan wolę i pan, chciałby pan zabrać głos, proszę bardzo. Znaczy ja chciałbym zabrać głos, bo chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. Na tej komisji, która była w poniedziałek, padła propozycja pani skarbnik, moim zdaniem bardzo mądra, aby kwotę tą 500 tysięcy złotych, czyli z tych 3 milionów 500 tysięcy złotych, zapisać w wydatkach w wieloletniej prognozie w roku 2022. Dlaczego ta propozycja padła? Jak czytaliśmy pismo pani prezes, z tego pisma wynika, że rozliczenie inwestycji związanych z remontem sieci będzie dopiero w 2022 roku. Więc chciałbym, no myślę, że tutaj państwo macie świadomość tego, że 500 tysięcy, które przeznaczymy w roku 2021 dla MZWiK-u, nie będzie przez MZWiK wydatkowane. W ten sposób blokujemy sobie 500 tysięcy złotych w budżecie na 2021 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Pan Stanisław Wolniak, proszę. Proszę państwa, jeszcze raz i ponownie apeluję, żebyśmy trzymali się pewnych reguł i zasad. Panie kolego Wojtuń, my jesteśmy na etapie przystąpienia do głosowania poprawek. Jeżeli pan ma jakieś inne poprawki, to proszę je sprecyzować i zgłosić, które będą podlegały głosowaniu. Natomiast moim zdaniem na tym etapie dyskusja została zakończona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze z państwa zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do... A, jest pan. Teraz widzę, bo nie wszystkich państwa widziałem. Pan Maciej Zając. Znaczy ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę panu radnemu Wołniakowi, że każdy ma prawo tutaj się wypowiedzieć i nie pozwolę na to, żeby pan ograniczał możliwość wypowiedzi się pozostałym radnym. No tak nie można po prostu, bo jeżeli mamy dyskutować, no to rozmawiajmy jak ludzie, a nie, że pan tutaj narzuca jakieś rytmy pracy rady i według tego rytmu pan każe wszystkim radnym się dostosować i działać. No tak nie będzie, no niestety. Ja dlatego no tutaj popieram pana Wojtunia i każdy ma prawo, że tak powiem, swoje stanowisko zająć w tej kwestii budżetu, bo to jest bardzo, że tak powiem, bardzo ważny temat i bardzo ważna sesja, więc tutaj no takie jakby, nie wiem, przypomnę panu, że pan nieraz przedłużył jej to z tematami mniej, że tak powiem, nurtującymi, mniej błahymi niż dzisiejszy budżet. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wełniak, jeszcze poproszę. Ja tylko adwokatem do pana radnego Zająca. Pana, ja nikomu niczego nie narzucam. My żeśmy takie zasady przyjęli w regulaminie obrad Rady i w związku z tym apeluję tylko i proszę, żebyśmy się tego trzymali. No. Ja oczywiście mogę być tutaj jedyny, który będę to zgłaszał, ale będę zgłaszał, ponieważ jeżeli
regulamin obowiązuje, to są zasady, które obowiązują wszystkich. Tak samo obowiązują wełniaka, jak i zająca. I proszę mi tutaj nie mówić, że ja próbuję tworzyć jakieś nowe zasady. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Porąkiewicz. Ja muszę się jednak mimo wszystko, jeżeli no wiem, że nie powinniśmy dyskutować, tylko powinno być najpierw przegłosowane, ale króciutko tylko tak do Maćka. Maciek, to my teraz nie rozmawiamy o budżecie, tylko rozmawiamy o wieloletniej prognozie finansowej, więc to są dwie trochę różne rzeczy, to tak na marginesie. A do Stasia to chciałbym chętnie mu odpowiedzieć, że te 500 tysięcy, które niby blokujemy, to ja powiem Ci, Stasiu, tak. Inwestycja cała jeszcze nie jest zakończona i nie wiemy, ile w 2022 roku będzie potrzeba pieniędzy. Na dzień dzisiejszy wiemy, miała być to kwota 5 milionów, jest pomniejszona o 1 000 000 złotych, którą otrzymała pani prezes po dużych staraniach się, bo to trzeba nadmienić, że to dzięki tylko pani prezes i pracownikom ZWIK-u wystarała się od wojewody 1 000 000 złotych dotacji, czyli zabrakło w tym roku zaplanowanych 4 milionów. My poszliśmy na kompromisową ugodę, czyli na 2 miliony złotych, razem ogółem z wojewodą jest 3. Te 0,5 miliona, o które mówisz, które niby będzie zablokowane, nie jest to do końca prawdziwe, dlatego że nie wiemy, jaki koszt będzie tych całych remontów, ze względu na to, że ceny rosną, idą w górę, rozliczenie będzie na koniec roku. Możliwość jest taka, jak tutaj wspomniał kolega Romek, że może jeszcze zabraknąć, więc nie wiem, czy nie będzie trzeba się przygotować wraz z panią prezes na to, żeby pozyskać jeszcze przynajmniej te 2-3 miliony, które będą brakowały w 2022 roku. Myślę, że te 500 tysięcy, o które Stasiu mówisz, to pani prezes na pewno spożytkuje, nie będzie szło to na pensję, bo to są kierowane pieniążki. Dziękuję. Dziękuję. Pan Łukasz Prosik, czy tu jest pytanie jeszcze do WPF-u? Stanowisko też do WPF-u. Z tego, co ja się orientuję, wieloletnia prognoza finansowa jest ściśle powiązana z budżetem na rok 2021. Nie wiem, no tu myślałem, że mogę się uczyć od radnych, którzy duże kadencje pełnią, no bo ja jestem młodym radnym i chciałbym tutaj brać przykład z tego i potrzebuję takiej wiedzy też z waszego doświadczenia. Widzę, że podważacie oczywiste rzeczy. Rozumiem, panie przewodniczący, że dyskusja na temat samego budżetu dotyczącego 2021 roku będzie przeprowadzona w kolejnym punkcie. Jeszcze przed nami. Dzięki. Pan Maciej Zając. Pytanie dotyczące WPF-u, tak? Znaczy, po pierwsze, regulamin nie zabrania, że tak powiem, zadawania pytań radnemu i wypowiadania własnych opinii na temat, nad czym dyskutujemy. Po drugie, tak jak tutaj Łukasz zaznaczył, wieloletnia prognoza finansowa jest ściśle powiązana dokumentem z budżetem i tak jak już wielokrotnie pani skarbnik, jakbyś słuchał Krzysztofie, to mówiła i o to walczyliście, żeby powiązać te wszystkie dane dotyczące tego dokumentu ze właściwymi paragrafami w budżecie, więc tutaj jest dyskusja na pewno o budżecie i to, co Łukasz powiedział, że mamy się uczyć. Łukasz, ja myślę, że niektórzy powinni się uczyć też od nas zachowań. Dziękuję. No, dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski. Znaczy, ja chciałem się odnieść do tych 500 tysięcy. Doskonale wiemy, że brakuje do tej inwestycji 5,5 miliona. Także nawet jak my damy 3 miliony, to i tak jeszcze będzie brakowało 2,5 miliona. Także o tym, co Stasiu mówi, że 500 tysięcy będzie przełożone z tych pieniędzy na przyszły rok, to jest nieprawda, bo z tych 3 milionów, z 5,5 miliona jeszcze 2,5 miliona będzie brakowało i ewentualnie będzie brakowało o MZWiK-owi, bo my swoje dołożymy 3 miliony i MZWiK ewentualnie, jak braknie 2,5 czy 3 miliony, to musi tą różnicę dołożyć. To raz. Dwa, jak już tak sobie złośliwości robimy i mówimy, to żeby się czegoś uczyć, to trzeba uczestniczyć w obradach. To wtedy się uczy człowiek. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wojtuń. Tak, ja chciałem tylko dopowiedzieć, że ja mówię o faktach, a nie o domysłach i faktem jest, że z pisma pani prezes wynika, że rozliczenie końcowe tej inwestycji będzie w roku 2022. Faktem jest również, że brakuje 5,5 miliona. Tak, ale to już uzgodniliśmy, że kondycja finansowa wodociągów jest na tyle dobra, że są w stanie sobie z tą różnicą spokojnie poradzić. Nie będzie to duże obciążenie dla mieszkańców. Więc tego nie ma co się
obawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Łukasz Piosik. Panie Krzysztofie, po to są rejestrowane sesje ustawowo. Odgórnie jest to zarządzone, tak? Aby nie tylko, żebyśmy nie tylko my mieli dostęp, ale też mieszkańcy. Nie uczestniczyłem w sesjach z powodu śmierci mojego ojca. Myślałem, że pan o tym wie i trudnej sytuacji rodzinnej w tej chwili. Mimo to prześledziłem to, co się wydarzyło. Jeśli chodzi o pracę komisji. Prace komisji, jak dobrze wiecie, trwają czasami po 5 godzin, potem sesja trwa tyle samo, nic z nich nie wynika z tych prac komisji, wręcz jeszcze bardziej, co niektórzy się rozwijają w monologach po to, aby, nie wiem, tutaj chyba ten populizm siać i przed kamerami błyszczeć, ale tutaj ja cały czas powtarzam, tak, jak najbardziej, chcę się od was uczyć, bo wielu rzeczy, nie wiem, jestem młodym radnym, tylko z tego, co widzę, odnosząc się chociażby tutaj do wieloletniej prognozy finansowej, tych problemów budżetowych, uważnie państwa też słucham, nie wiem, cały czas traktujecie ten temat zwiku i tej inwestycji tak, jakby burmistrz traktował to jako jakąś odrębną firmę, którą chciałby okraść z tych pieniędzy, bo nie ma jak tego zrobić. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, bo tu konsultowałem z ekonomistami, którzy się ściśle zajmują finansami, bo sam się nie będę wymądrzał, bo nie jestem finansistą. Dlatego konsultowałem. Z tego, co wiem, to w tym momencie, kiedy MZWiK może, ma zdolność kredytową, kiedy sytuacja finansowa dużo, dużo jest lepsza niż była w poprzednich latach, pozwala na to, żeby miasto miało większość zdolność kredytową. Tak jak tu często pan były burmistrz Stanisław Wełniak powstawał, że przecież możemy zaciągać kredyty. Jak najbardziej. Dlaczego nie inwestujemy? No to w tym momencie będziemy mieli większą zdolność kredytową, chociażby po to, żeby uczestniczyć w programach dotacyjnych na przyszłe lata. Przynajmniej ja to tak rozumiem, ale ta dyskusja już przebiegła wiele razy i na tych komisjach, tak naprawdę z tych komisji nic, żadnych wniosków nie wyciągamy. Jeżeli dostajemy propozycję państwa jako radnych, którzy mają większość, którzy będą decydować o tym budżecie, no myślę, że w ogóle mogli państwo dużo, dużo wcześniej się za to zabrać i złożyć taką propozycję, skoro nie zgadzaliście się z propozycją burmistrza. No przecież chyba to minęły 2 miesiące, więc uważam, że tylko to mnie boli, bo ja w 100% się, w 100 może nie, w 90 kilku procentach zgadzam się. Tak, panie Krzysztofie, ja wiem, że pan lubi się podśmiechiwać z wypowiedzi innych. Uważam, że należy się szacunek i cierpliwie wysłuchać też innych radnych, bo ja też reprezentuję część tego miasta. Panie przewodniczący, myślę, że powinniśmy przejść do głosowania. Państwo, czy macie jeszcze dotyczące WPF-u? No dobrze, cały czas mówię, dotyczy to, wieloletnia prognoza finansowa dotyczy budżetu na 2021, więc chyba możemy się wypowiedzieć na ten temat. Panie Koronkiewicz, proszę dać powiedzieć, tak? Dobrze, słuchajcie, kultura dyskusji doprowadza się do takiego stanu, że dziękuję za głos, wypowiem się po prostu. Czy są jakieś propozycje? Szanowni Państwo, są propozycje i odnosimy się teraz do tych propozycji, które złożyły te zmiany do WPF-u. Czy do tego wniosku są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Treść odczytał pan Krzysztof Koronkiewicz. Zaczynamy głosowanie. Pani Aldona Chmarczuk. Jestem za. Roman Górzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Niesiel-Barabasz. Jestem za. Janusz Justyna. Wstrzymuje. Wstrzymuje się pan, tak? Janusz Justyna? Tak. Dziękuję. Grzegorz Kolera? Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz? Jestem za. Krzysztof Kulasek? Jestem za. Jakub Pieniążkowski, jestem za. Łukasz Piosik? Wstrzymuje się. Mariola Wegner? Jestem za. Stanisław Wełniak? Jestem za. Stanisław Wojtuń? Wstrzymuję się. Maciej Zając? Wstrzymuję się. Krzysztof Żelichowski? Jestem za. Dziękuję.
Wyniki głosowania. 15 radnych głosowało, 11 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się, a więc zmiany wniosków zgłoszonych przez kluby Połączone Złotów i Zadbajmy o Złotów zostały przyjęte. Szanowni Państwo, wobec przyjęcia tych poprawek informuję, że te poprawki pozostają w sprzeczności z poprawkami wcześniej przyjętymi na komisjach 15 grudnia i 25 stycznia. Zatem wobec czego no, chciałbym zgłosić konieczność anulowania tamtych poprzednich właśnie poprawek z poprzednich komisji, odrzucenia ich przez aklamację. I czy tutaj ktoś z Państwa radnych ma tutaj coś przeciwko wobec takiego wniosku? Jeśli nie, to uznaję, że poprzednie wnioski z poprzednich komisji zostały odrzucone. I przechodzimy do głosowania nad całością wieloletniej prognozy finansowej, dokładnie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 wraz z wnioskami dwóch klubów radnych i autopoprawką burmistrza miasta Złotowa. Przechodzimy do głosowania. Pani Aldona Chmarczuk. Za. Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jęsik-Barabasz. Za. Janusz Justyna. Czuję. Grzegorz Kulera. Jestem za. Krzysztof Koronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Za. Jakub Pieniążowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Czuję się. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Wełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Wstrzymuję się. Maciej Zając. Wstrzymuję się. I Krzysztof Żelichowski. Za. Dziękuję. Publikujemy wyniki głosowania w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Głosowało 15 radnych, 11 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się, a więc uchwała została podjęta. Punkt kolejny, Szanowni Państwo, 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Szanowni Państwo, aby dla zachowania zapisów uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z sierpnia, następnie poprawionej uchwały z października 2020 roku, będę odczytywał kolejne punkty porządku dotyczące do uchwalenia uchwały budżetowej.
które następnie będziemy realizować. Wynika to z paragrafu 8 niniejszej uchwały. Punkt pierwszy, przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami i autopoprawkami, w tym poprawkami i autopoprawkami, o których mowa w paragrafie 7 niniejszej uchwały. To zostało już przedstawione przez panią Skarbnik. Następnie punkt drugi, informacja pana burmistrza miasta Złotowa o projekcie budżetu gminy miasta Złotów. Tak, zostały przedstawione te informacje. Kolejny, odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. Opinie na posiedzeniu komisji w dniu 15 grudnia zostały, ten projekt uchwały budżetowej został zaopiniowany w sposób negatywny. Kolejny punkt, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu. Jeśli chodzi o projekt uchwały budżetowej, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku wyrażała opinię pozytywną z uwagami zawartymi w punkcie trzecim uzasadnienia. Z kolei uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 listopada 2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę miasto Złotów deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok również wyraża opinię pozytywną. Skład orzekający uznaje, że wskazane źródło sfinansowania deficytu zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok jest prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania przez miasto Złotów. Punkt kolejny uchwały w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową dotyczy dyskusji nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami. I otwieram dyskusję. Ktoś chciałby zabrać głos w sprawie uchwały budżetowej? Pan Łukasz Piosik, proszę. Ja rozumiem, że tutaj będziemy rozmawiać teraz w tej chwili na temat tych wniosków, które złożyliście jako te dwa kluby, tak? Do tej uchwały budżetowej. Dobrze, nie mylę się, z listopada, tak? Za chwilę zostaną zgłoszone pewnie te poprawki. No to myślę, że najpierw byśmy musieli, bo materiały były przesłane tak naprawdę w trakcie spotkania komisji, czyli dość niedawno, że chyba przeanalizujemy te poprawki i wtedy możemy jakąkolwiek dyskusję zacząć na ten temat. Dobrze. Tak, czy będziemy na temat każdej osobno rozmawiać, czy jak to ma wyglądać, czy nie wiem, jak to głosowanie będzie wyglądało, czy blokowo będziemy coś głosować, czy z klubów radnych, którzy osobno zgłaszały poprawki, chciałby zabrać głos? Pan Krzysztof Koronkiewicz, proszę. Jak nie ma chętnych na zabranie głosu, to mogę wniosek do projektu uchwały przeczytać. Bardzo proszę. Wnioski do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Złotów na 2021 rok. Zgłoszone przez kluby radnych Połączu nas Złotów oraz Zadbajmy o Złotów podczas obrad Komisji Wspólnych Rady Miejskiej Złotowie w dniu 25 stycznia 2021 roku. Do przedłożonego projektu uchwały budżetowej gminy miasta Złotów na 2021 rok, stanowiącego załącznik do zarządzenia numer 230.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, zgłaszamy następujące wnioski. Pierwszy. W związku z uwagami wskazanymi w punkcie trzecim uzasadnienia do uchwały numer SO.0952/1/15/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku. Podpunkt pierwszy w załączniku nr 2 w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie zmniejsza się koszty obsługi tego świadczenia w nawiasie 500+ do poziomu 0,85% otrzymanej dotacji na wyżej wymieniony cel. To jest w paragrafie 40.10 o kwotę 25 373 zł, zwiększając jednocześnie planowane wydatki o tę samą kwotę w paragrafie 31.10. Podpunkt drugi w dziale 921, rozdziale 92.105, paragrafie 62.20 oraz załączniku nr 6 wykreśla się zadanie
dotacja celowa dla Złotowskiego Domu Kultury na częściową rozbiórkę amfiteatru w kwocie 100 tysięcy złotych. Punkt drugi, pozostałe zmiany. Podpunkt pierwszy, w związku ze zmianą przepisów dotyczących pobierania opłaty targowej, w nawiasie zawieszenie jej pobierania w 2021 roku, w załączniku numer 1 zmniejsza się planowane dochody z wyżej wymienionego tytułu w dziale 756, rozdziale 75616, paragrafie 0430 o kwotę 310 tysięcy, wprowadzając jednocześnie w tym samym rozdziale dochód w postaci rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w nawiasie 2680 w wysokości 364 274 zł oraz zmniejszając planowane dochody w paragrafie 0310 o powstałą różnicę w wysokości 54 274 zł. Podpunkt drugi, w załączniku numer 5 wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt A, w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6050 dodaje się następujące zadania. Budowa chodnika przy ulicy Brzezińskiego i ulicy Radowskiego, kwota 40 tysięcy złotych. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej 15 tysięcy złotych. Budowa dojazdu przy ulicy Chojnickiej 25 tysięcy złotych. Budowa parkingu przy ulicy Szpitalnej wraz z oświetleniem 854 tysiące złotych. Budowa ronda przy ulicy Nieznanego Żołnierza i ulicy Bohaterów Westerplatte 1 200 000 złotych. Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin i z ulicą Jastrzębską 50 tysięcy złotych. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę dróg według możliwości ulic Złota, Potulickich, Spacerowa, Brzuchalskiego, Królowej Jadwigi w rejonie Jeziora Burmistrzowskiego, Chojnicka 7, Witosa, Kresowiaków, kwota 395 tysięcy złotych. Opracowanie koncepcji przebudowy parkingu wraz z organizacją ruchu przy Szkole Podstawowej nr 3 od ulicy Królowej Jadwigi, kwota 50 tysięcy. Podpunkt B, w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej wykreśla się zadanie zasypanie wiaduktu W3, kwota 150 tysięcy złotych oraz zmienia się nazwę zadania na doświetlenie miejsc przejściowych dla pieszych na doświetlenie miejsc przejścia dla pieszych, w tym doświetlenie przejścia przy ulicy Aleja Piasta na wysokości sklepu Orman, doświetlenie przejścia przy ulicy Domańskiego na wysokości ulicy Królowej Jadwigi i doświetlenie przejścia przy ulicy Krzywustego na wysokości sklepu spożywczego. Punkt C, w dziale 700, rozdział 70005, zwiększa się plan wydatków na wykup działek, paragraf 60-60, o kwotę 50 tysięcy złotych. Podpunkt D, w dziale 754, rozdziale 75-405, paragrafie 61-70, wprowadza się zadania wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w nawiasie zakup radiowozu, 20 tysięcy złotych. Podpunkt E, w dziale 754, rozdziale 75-411, w paragrafie 61-70 wprowadza się zadanie wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, kwota 35 tysięcy złotych. Podpunkt F, w dziale 754, rozdziale 75-495, paragrafie 60-70 wprowadza się zadania modernizacja monitoringu w kwocie 15 tysięcy złotych oraz zakup i montaż dwóch parkomatów, kwota 40 tysięcy złotych. Podpunkt G, w dziale 758, rozdział 75-818, paragrafie 66-80, zmniejsza się rezerwę majątkową o kwotę 70 tysięcy złotych. Podpunkt H, w dziale 900, rozdziale 90-001, paragrafie 60-30, zmniejsza się planowane wydatki na zadania wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka ZOW w Złotowie o kwotę 2 milionów złotych. Podpunkt I, w dziale 900, rozdziale 90.095, w paragrafie 60.50 wprowadza się zadanie budowa wybiegu dla psów przy ulicy Rejmonta, kwota 25 tysięcy złotych. Punkt trzeci, w treści uchwały budżetowej. W paragrafie drugim ustęp pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Wydatki bieżące w wysokości 80 156 958 złotych. Punkt drugi otrzymuje brzmienie. Wydatki majątkowe w wysokości 7 644 000 zł. Punkt B, w paragrafie 6, punkt 1 otrzymuje brzmienie. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 2 322 000. Podpunkt C, paragraf 16 otrzymuje brzmienie.
tworzy się rezerwy. Pierwsza, ogólną wysokości 225 tysięcy złotych. Punkt drugi, celowe wysokości 814 373 zł. Z tego a. Na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w wysokości 88 213 zł. Jest to dział 700, rozdział 70021. Punkt B. Na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 300 tysięcy złotych. Punkt C. Na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka ZO Złotowie w dziale 757 rozdziale 75704 w wysokości 246 160 zł. Punkt B. Rezerwa majątkowa w wysokości 180 tysięcy złotych w dziale 758, a rozdziale 75818 przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzenia projektu budżetu. Punkt D. Paragraf 19 otrzymuje brzmienie. Paragraf 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020. 21 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Złotów dnia 25 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos do tego tematu? Pan Łukasz Piosik. Moja sugestia jest taka, żeby była to jedna wypowiedź, maksymalnie 5-minutowa. Proszę bardzo, pan Łukasz. Będzie jedna. Jeżeli nie będzie tutaj ad persona żadnych rzutów znowu, no to pewnie nie będę musiał odpowiadać. Powiem tylko tak. Dlaczego tak nie od razu? Popieram tutaj większość z tego, właściwie wszystko to, co zostało wprowadzone. Przypominam, że część rzeczy była wprowadzona autopoprawką przez burmistrza do tego poprzedniego budżetu. Także cieszę się, że chociaż część została utrzymana. I teraz tak, kluby, połączył nas Złotów, zadbajmy o Złotów, tylko myślę, że powinniśmy dbać o cały Złotów, nie tylko skupiać się tam na okręgach reprezentowanych i tak dalej. Te lata kadencji, które ja pełnię, ani razu chyba się nie sprzeciwiłem, żeby gdzieś były rozwijane inwestycje, bo zależy mi na tym, żeby rozwijał się cały Złotów. Nie tylko gdzieś tam okręg, w którym ja jestem. I tutaj bym chciał kilka takich kwestii właśnie odnośnie tego budżetu poruszyć. Sprawa amfiteatru, z tego co wiem, to mamy ogólny nakaz z nadzoru budowlanego, żeby się nim zająć, więc no, będzie to na pewno kłopotem w tym roku. Druga sprawa to wiadukt. Tu się troszkę dziwię, no ale to panowie są specjalistami od bezpieczeństwa, zwłaszcza pan Romek, który w straży, pan Roman Różewski pracował tyle lat, pan Krzysztof Koronkiewicz, więc no, dziwię się, że tutaj z tym wiaduktem, no, skoro twierdzicie, że nie będzie zagrożenia bezpieczeństwa, no to okej, okay, no, chyba że dojdzie do tego, że będzie trzeba go zamknąć. Podejmujecie taką decyzję, macie większość, jak najbardziej szanuję wasze zdanie. Jedno bardzo ważne pytanie mam tutaj, bo od tych dwóch lat, których jestem radnym, wcale nie naciskałem mocno, żeby tutaj okręg jakoś udoskonalać, ten, w którym ja zostałem wybrany, dlatego że uważam, że wcześniej gdzieś były składane prośby o to, żeby skupić się na innych częściach miasta. Cieszę się, że nie wykluczyli państwo tej ulicy Kościelnej, bo tam mieszkańcy, ale to właściwie dopiero chyba w zeszłym roku zaczęli się dopytywać o ten kawałeczek chodnika, który uważam, że jak najbardziej, więc cieszę się, że go wprowadzacie jako radni. Ja prosiłem burmistrza, żeby się tym zająć, więc wprowadził to jako autopoprawkę poprzednio. Więc dziękuję, że tutaj się nad tym pochyliście, ale to jakieś naprawdę małe kwoty, 15 tysięcy. Pytanie jest takie. Ulica Półwiejska, która była również propozycją. Zaproponowano 30 tysięcy złotych, żeby zająć się tym placem, który jest między blokami. No i drodzy radni, reprezentujecie często regiony miasta, które naprawdę są już zadbane, dobrze rozwinięte, osiedla, które pięknie wyglądają, dzieci mają się gdzie bawić, wszędzie ładne chodniki i tak dalej. Ale no myślę, że powinniście też skupić się na tym, żeby cały Złotów
pięknie wyglądał. Pan Wełniak, który tyle lat piastował stanowisko burmistrza, nie wiem dlaczego się tym nie zajął. Mamy tu takiego sąsiada, który może pokazać zdjęcia, gdzie dzieci bawią się w błocie. Uwierzcie mi, ci mieszkańcy dwa lata czekali, ja czekałem cierpliwie też, żeby zająć się tym miejscem. To jest tylko 30 tysięcy złotych, które zostało zaproponowane. Myślę, że to ci mieszkańcy tego osiedla zweryfikują i będę ich informował, że nie podjęliście takiej decyzji, żeby tak niedużą kwotę przeznaczyć na to, żeby w końcu na Starówce w centrum miasta zająć się akurat tym małym podwórkiem. Szkoda, mam nadzieję, że da się coś zrobić na bieżąco, bo naprawdę od chyba wielu lat mieszkańcy proszą i to od 2016 roku, w momencie, kiedy burmistrz się decyduje, żeby rzeczywiście się tym zająć, a nie jest to wielka kwota, wy radni całego miasta, bo nie jesteście radnymi tylko swoich okręgów, jesteście radnymi całego miasta, gdzie tutaj mamy radnych ościennych okręgów, no ignorujecie ten temat. Także no, to tyle, co mogę zaapelować. Jak dbacie, chcecie zadbać o Złotów i chcecie połączyć te Złotów, to dbajcie o cały Złotów. Ja nie mam nic przeciwko tym inwestycjom, które tutaj wprowadzacie i sami widzicie, w jak dużych kwotach one są. Ja myślę, że więcej nie będę zajmował stanowiska. Pan burmistrz też do tego odniesie i radni, którzy tutaj się ze mną zgadzają. Mam nadzieję, że współpraca będzie troszeczkę inaczej wyglądać w tym roku. Mam nadzieję, że też na innym poziomie kultury to będzie przebiegało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Pan Stanisław Wełniak, proszę. Ja mam dwie sprawy. Proszę Państwa, no trzeba tutaj przyznać, że te poprawki, które zostały przedstawione przez radnego Korunkiewicza, one uwzględniają wszystkie postulaty, które radni zgłosili, mianowicie poprawek zarówno do WPF-u, jak i do budżetu na rok 2021. Natomiast chciałbym wyrazić podziękowanie, no i pewne zrozumienie dla postawy pana burmistrza i pani skarbnik, że po naszych długotrwałych, że tak powiem, namowach zdecydowali się, aby przygotować te dokumenty, które by nie były kwestionowane przez RIO. Myślę, że to jest na przyszłość chyba dobry prognostyk na poprawę naszej współpracy, naszych relacji, ponieważ ja mówiłem i powtarzam to, że zarówno administracja na czele z panem burmistrzem, jak i 15 radnych jako gremium rady, całe gremium rady, chcę dla tego miasta dobrze. Natomiast no, dobro różnie może być pojmowane. Burmistrz ma inne podejście do tego dobra. My jako radni mamy również inne podejście. I w związku z tym no, trzeba tutaj znaleźć, że tak powiem, rozwiązania, które po pierwsze by były najlepsze dla tego miasta, a po drugie, żeby one spełniały wymogi prawa, a więc przede wszystkim ustawy o samorządzie. I jeszcze raz powtórzę i myślę, że to już na przyszłość będzie jakąś wskazówką dla naszej relacji, dla naszej współpracy, że burmistrz jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu wszystkich dokumentów, które Rada uchwala, a szczególnie tych dwóch dokumentów, które są najistotniejsze dla Rady, mianowicie WPF-u i budżetu. Myślę i namawiam, żeby to nie była dzisiaj tylko taka incydentalna sprawa, żeby już takie podejście do naszych relacji było do końca kadencji. To po pierwsze. Natomiast po drugie, odnośnie do wypowiedzi pana Piosika, to znaczy no, z taką pewną dozą, że tak powiem, no, uśmiechu, chciałbym powiedzieć, że realizacja tego postulatu, mianowicie budowy placu zabaw dla dzieci na zapleczu tego budynku, jest najdłużej realizowanym postulatem w Złotowie. On, jak tylko pamiętam, gdzieś przynajmniej od 20 paru lat jest realizowany. I w moim przekonaniu jest to po prostu, że tak powiem, no, prośba czy postulat zgłaszany przez
jedną panią, która no, ma na tym tle, że tak powiem, no, swoje jakieś doświadczenia złe. Chcę przypomnieć wszystkim obecnym radnym i tym, którzy byli poprzednio i którzy są obecnie, że między innymi został zrealizowany ten postulat w nieco innej formie, mianowicie został wybudowany plac zabaw z prawdziwego zdarzenia na Starym Rynku. Od tego miejsca, panie radny Piosik, tego właśnie, gdzie ten plac by miał obecnie powstać, do Starego Rynku jest 80 metrów. Więc naprawdę ten postulat jest, że tak powiem, no, niekonieczny do realizacji, a jeżeli miał być zrealizowany, no to jest tylko, że tak powiem, no, wyjście naprzeciw no, inicjatywie tej jednej czy dwóch osób, które o to tam już, jak powiadam, od 20 parę lat walczą. Także w moim przekonaniu ten wniosek jest nieuzasadniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Sugerowałem o jednej wypowiedzi 5-minutowej. Stanisław Wojtuń, proszę bardzo. Pan Stanisław Wojtuń. Dziękuję bardzo. Odniosę się do tego projektu budżetu, to znaczy w imieniu naszego klubu, że no, nie możemy głosować przeciw. Wstrzymamy się od głosu, ale uzasadnię to dlaczego. Z jednej strony cieszę się, że te dwa kluby uznały jednak, że MZWiK nie ma potrzeby, aby go dofinansować w kwocie aż 5 milionów złotych. Natomiast z drugiej strony bój toczył się o te 500 tysięcy, które uważam, że jednak powinny znaleźć się w budżecie na ten 2021 rok. Ja nie widziałem dokumentów związanych z tą rozbiórką amfiteatru, ani z tym nakazem czy z obowiązkiem zasypania wiaduktu, ale myślę, że to są ważne zadania, bo wiążą się, niewykonanie tego wiąże się z ryzykiem, z jakimś tam pewnym ryzykiem, z jakimś zagrożeniem. Więc uważam to za błąd, nie ujmowanie tego w projekcie budżetu na ten rok. No być może znajdą się środki w przyszłości i mam nadzieję, że wtedy kluby, te dwa duże kluby pozwolą na to, żeby te zadania wykonać. Również tutaj znalazło się zadanie, które ja zgłosiłem, czyli wybieg dla psów przy ulicy Rejmonta. Jest to bardzo potrzebne. Więc z jednej strony też należy docenić to, że burmistrz jednak uwzględnił wszystkie wnioski radnych we wcześniejszych propozycjach swoich autopoprawek. Cieszę się również, że zdecydował się burmistrz na przygotowanie razem z panią skarbnik tego projektu budżetu w taki sposób, abyśmy go mogli wreszcie uchwalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Panie przewodniczący, wypowiedź była ad persona odnośnie budżetu, więc proszę o udzielenie mi głosu. Panie Łukaszu, jedna wypowiedź pięciominutowa i taka była z pana strony, więc więcej nie udzielam. Nie, no ale w tej chwili ja się chcę wypowiedzieć. No patrz, czy pan ma tutaj absolutnie, pan będzie limitował mi wypowiedź, jeżeli radny do mnie się odnosi, no uważam, że to się nie tak chyba. Łukaszu, pan burmistrz chciałby zabrać głos, proszę. To jest kpina. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy, w zasadzie chciałbym też wyrazić swoje stanowisko. Ja myślę, że ta cała sytuacja uczy nas tego i aby takimi wnioskami iść dalej w naszej współpracy, żeby realizować swoje zadania według kompetencji. Ja mam inne narzędzia, inne zadania, Rada Gminy, Rada Miasta ma również swój zakres zadań, między innymi tym obowiązkiem jest uchwalenie budżetu. I nie ma co z tym dyskutować. Dlatego rzeczywiście podjąłem takie stanowisko, żeby opracować i pomóc Państwu wprowadzić te zmiany, które uważacie za istotne, z którymi się nie zgadzam.
ale muszę je przyjąć i będę je miał jako zadanie w tym momencie wykonać. Naprawdę nie wiem dlaczego trudno było przekonać radnych do tego, że dofinansowanie naszej spółki w projekcie, w którym już dołożyliśmy 11 milionów złotych, w dalszym stopniu, na ostatnim etapie realizacji tego no, kluczowego dla nas zadania, jest niecelowe. Że odbywa się to kosztem zadań miejskich, inwestycyjnych zadań, które są ogromnie ważne dla naszego miasta, by utrzymać tempo, dobre tempo rozwoju, zachowując budżetową równowagę. Robimy to już od paru lat. Z tego powodu oceniają nas bardzo wysoko, między innymi na podstawie wskaźników danych, twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Lokujemy się cały czas w pierwszej dziesiątce w Polsce. Ale mam też dla Państwa informację, że między innymi ta gospodarka, nasz kierunek rozwoju, który realizujemy wspólnie, spowodował, że nie jesteśmy już klasyfikowani po aktualizacji listy miast tracących funkcje. Te funkcje, które powodowały, że byliśmy w grupie 250 ponad miast, na dzisiaj mówiące o pewnych niepozytywnych trendach, traconego potencjału czy jakiejś stagnacji, u nas już przestają mieć miejsce. Więc mamy bardzo pozytywną informację. Ona się bierze z tego, że uzyskujemy bardzo wysoki poziom właśnie dochodów własnych, wydatków inwestycyjnych, realizowanych zamierzeń. Przekazanie tych środków wobec informacji, że zadanie jest przesunięte o rok na wniosek wykonawców, wobec wiedzy, że te środki są już dziś ulokowane na lokacie i kiedy je zamrozimy, przekażemy spółce, oczywiście ktoś powiedział i bardzo fajnie, pani prezes je spożytkuje. Oczywiście, że spożytkuje, ale my też byśmy je dobrze spożytkowali. Żałuję, że nie uznały, nie znalazły uzasadnienia takie zadania, jak wspominane tutaj ze względów bezpieczeństwa, czyli wiadukt, czyli amfiteatr, ale też doświetlenie większej liczby miejsc dla pieszych. Żałuję, że nie wybudujemy domu komunalnego na około 20 mieszkań na ulicy Polnej. To są zadania, które moglibyśmy zrobić, ponieważ też pojawiają się różne możliwości dofinansowania. Ale wejdźmy w ten rok z dokumentem, który pozwoli mi rozpocząć inwestycje, wykorzystać najlepszy czas i z nadzieją, że będziemy po prostu w dalszym stopniu trzymać się swoich kompetencji i współpracować. Bo uważam, że to dobro to jednak definiujemy wszyscy jednakowo, tylko kompetencje gdzieś mogłyby się nam tutaj, żeby się nam nie mieszały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych, który jeszcze nie zebrał głos, chciałby zabrać i coś powiedzieć? Panie Przewodniczący, na jakiej podstawie Pan ogranicza mi do 5 minut wypowiedź i nie pozwala mi się odnieść do wypowiedzi radnego, który wypowiadał się w moim kierunku. Na jakiej podstawie? Pytań, przechodzimy do głosowania, a Panie Łukaszu, tutaj jeszcze będą na koniec sprawy różne i zapytania czy są po sesji. To jest to raz, Panie Przewodniczący, właśnie mieszkańców osiedla na Starym Mieście. Ignorancji. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej, które zostały zgłoszone przez kluby Połączone na Złotów i Zadbajmy o Złotów. Rozpoczynamy głosowanie. Pani Aldona Chmarczuk. Przepraszam, Panie Przewodniczący. Tak, chciałam, Panie Przewodniczący. Ucięło mi internet w czasie mowy Pana Burmistrza. Nie wiem, czy teraz przechodzimy do głosowania, czy... Jesteśmy na etapie głosowania. Właśnie, a ja chciałem się jeszcze odnieść, a w ogóle nie zabierałem głosu. Dobrze, to za chwilę, będzie kolejny zaraz punkt, to Pan się odniesie, dobrze? Ja musiał do budżetu się odnieść. Będę teraz przerywał, dobrze? Ale chciałbym się do budżetu odnieść. Dobrze, za chwilę, jeśli nie głosujemy na całość budżetu, to będzie możliwość dyskusji, dobra? Dobrze. Dziękuję. Aldona Chmarczuk. Przecież w tej chwili jest dyskusja o budżecie, Panie Przewodniczący. Jestem Łukasz. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Henryk Gola. Jestem za. Agnieszka Jeśli-Barabasz. Za. Janusz Justyna. Przyjmuję się.
Grzegorz Kulera. Jestem za. Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Wstrzymuję się. Mariola Wedner. Jestem za. Stanisław Bełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Wstrzymuję się. Maciej Zając. Ja się wstrzymuję. Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję. Stanisław Wojtuń się chyba wstrzymał, nie? Dokładnie. Tak jest. Dlatego się nie przedstawiam oficjalnie. Głosowało 15 radnych, 11 głosowało za, 0 głosów przeciwnych i 4 głosy wstrzymujące się. A więc wnioski zostały przyjęte. Szanowni Państwo, mamy podobną sytuację jak z wieloletnią prognozą finansową. Wobec przyjęcia tych wniosków informuję, że pozostają one w sprzeczności z poprawkami, które były przyjmowane na komisjach w listopadzie, grudniu i styczniu tego roku. Zatem wnoszę o anulowanie poprzednich właśnie poprawek z poprzednich komisji przez aklamację. Czy tutaj do tego punktu ktoś z Państwa radnych wnosi sprzeciw? Pan Łukasz Piosik, proszę. Dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, dlaczego się wstrzymam. Wstrzymam się dlatego, że bo większość tej propozycji jestem za. Oczywiście, tak jak podkreśliłem, że jestem za rozwojem całego miasta i będę się wstrzymywał ze względu na to, że rzeczywiście powinniśmy, tak jak tutaj pan burmistrz powiedział, też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, choćby odnośnie tego wiaduktu i sprawy, gdzie mamy przymus tak naprawdę rozbiórki amfiteatru. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Więc rozumiem, że mój wniosek został przyjęty przez aklamację. Szanowni Państwo, więc przejdziemy do podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z wnioskami dwóch klubów radnych. Pani Aldona Chomarczuk. Jestem za. Pan Roman Grzewski. Jestem za. Pan Henryk Gola. Jestem za. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Za. Pan Janusz Justyna. Czuję się. Pan Grzegorz Kulera. Jestem za. Pan Krzysztof Toronkiewicz. Jestem za. Pan Krzysztof Kulasek. Jestem za. Jakub Pieniążkowski. Jestem za. Łukasz Piosik. Czuję się. Mariola Wegner. Jestem za. Stanisław Bełniak. Jestem za. Stanisław Wojtuń. Czuję się. Maciej Zając. Ja wstrzymuję się. I Krzysztof Żelichowski. Jestem za. Dziękuję.
Przepraszam, panie przewodniczący, bo chciałem tam zabrać jeszcze głos w tej sprawie budżetu, chociaż już przegłosowaliśmy, ale mimo wszystko jeszcze chciałbym powiedzieć dwa zdania. Panie Krzysztofie, to proponuję w sprawach różnych i zapytań. Dobrze, bo zaraz przejdziemy do kolejnego punktu i będzie jeszcze na to czas. No dobrze, no ale to chciałem w sprawie budżetu się wypowiedzieć. Panie przewodniczący, coś tu jest nie tak, bo nie wprowadza absolutnie. W sprawie uchwały budżetowej z wnioskami dwóch klubów radnych, 15 głosujących radnych, 11 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się, a więc uchwała została podjęta. Kolejny proszę Państwa, przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Złotowie. Aj, przepraszam, zanim ten punkt, to Pani Starnik jeszcze chciałaby zabrać głos. Przepraszam. Proszę Państwa, ponieważ ta uchwała, na podstawie której procedujecie Państwo pierwszy raz w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z sierpnia ubiegłego roku, w paragrafie 8 przewiduje, że w pierwszym punkcie powinien być przedstawiony projekt uchwały budżetowej i w drugim punkcie też mówi, że powinna być informacja burmistrza miasta o projekcie budżetu. No myśmy tak naprawdę te kwoty, główne założenia nawet nie padły ani w grudniu ubiegłego roku, ani w styczniu, więc może tak dla porządku powiedzmy sobie tak po uchwaleniu, jakie kwoty w budżecie będą obowiązywały i odniesiemy się tak króciutko do tego projektu budżetu, bo ten porządek akurat, który został określony w uchwale, on jest dość ważny i no, boimy się, że tutaj może być jakieś zastrzeżenie, że coś tu zostało pominięte. Po tym głosowaniu, które przed chwilą przebiegło, mamy dochody budżetu na 2021 rok bez zmian, czyli w wysokości 82 728 168 zł. Natomiast wydatki uległy zmniejszeniu, też ogółem nie są zmienione. Ogółem wynoszą 87 800 958 zł, wskutek czego deficyt określony jest na 5 072 790 zł. Jeśli chodzi o zmianę, dochody ani bieżące, ani majątkowe się nie zmieniły. Nie zmieniły się dotacje celowe i dotacje, które zamierzamy uzyskać z Unii Europejskiej. Natomiast zmianie uległy wydatki bieżące. Pierwotnie mieliśmy planowanych 80 500 958 zł. W tej chwili zostały one obniżone do kwoty 80 156 958 zł. Odwrotnie, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, pierwotnie to było 7 300 000. A w tej chwili jest 7 644 tysiące. Deficyt nie uległ zmianie, źródła przychodów, rozchodów też nie. Przychody 6 072 790 po stronie rozchodów został 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o dotacje, które zamierzamy udzielić w tym roku dla jednostek sektora finansów publicznych, to tutaj kwota obniżenia wyniosła 100 tysięcy złotych. Państwo wiecie, z czego to wynika. Dla zakładu budżetowego kwoty przychodów i kosztów zostały te same. Rachunki dochodów wydzielonych w jednostkach oświatowych, tam są dochody i wydatki też w tych samych kwotach. I upoważnienia też zostały wszystkie bez zmian. Zmieniliśmy jedynie, tak jak Państwo tutaj pamiętacie, kwoty utworzonych rezerw. W ten sposób, że rezerwę majątkową obniżyliśmy do 180 tysięcy złotych. I łącznie w takim razie te rezerwy celowe też zmniejszyły się o stosowną kwotę. I to tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu sesji. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Złotowie. Czy do tego punktu są pytania? Jeśli nie ma, to uznajemy ten plan pracy Komisji za przyjęty. Punkt kolejny, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Czy pan burmistrz będzie chciał odpowiedzieć na interpelację? Odpowiem pisemnie. Są to interpelacje ściśle związane z
wymagające spotkania się zespołem i zaproponuję rozwiązania na te problemy wskazane pisemnie. Dziękuję bardzo. Punkt kolejny, sprawy różne i zapytania uczestników sesji. Otwieram dyskusję. Pan Łukasz Piosik, proszę. Panie Przewodniczący, to już nie tylko ja pytam, tylko tu mieszkańcy mi piszą. Jaka jest podstawa prawna tego, że nie pozwolił mi Pan udzielić, nie udzielił mi Pan głosu, abym mógł odpowiedzieć na to, co Pan będzie odpowiedział? Ja udzieliłem Panu głosu tylko po raz kolejny. Pan nie pozwolił udzielić głosu, tak? A to jest zapisane Pan dobrze. Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz w sprawach różnych. Proszę. Tak? Jeśli mogę. Proszę. Dziękuję. Tutaj temat tego osiedla, bo pan Wełniak chyba nie jest zorientowany, bo tu nie jest tylko jedna pani i wrócimy do tego na pewno, bo tu mieszkańcy myślą, że będą mocno oburzeni. I tu nie chodzi o plac zabaw, bo plac zabaw jest blisko. Mieszkańcy tutaj, z tego co ja się orientuję, większość jest nawet za terenem zielonym, żeby zrobić, żeby postawić tam jakieś ławeczki. Ja myślę, że będzie trzeba po prostu zrobić zdjęcia i przedstawić tutaj panu Wełniakowi, a skoro 20 lat się ta sprawa toczy, tak jak pan Wełniak powiedział, to sam podkreślił, w jaki sposób równo dbał o mieszkańców. Dziękuję. Aleś mądry. Dziękuję. Ktoś... No i tak przez 30 lat pana Wełniaka wybierali i tak mu podziękowali. Macie zając, proszę. Ja też na niego głos. Czy mogę i teraz? Macie zając, tak, proszę. A kiedy nawet bym mógł? Ja tylko chciałem nawiązać do tego, że no cieszę się, że ten budżet został uchwalony i oczywiście tak jak podobnie jak moi koledzy z klubu, część tych zadań inwestycji, która została zawarta w tych wnioskach przedstawionych przez te dwa kluby największe, jak najbardziej ja z nimi się zgadzam i popieram. Natomiast no też nie zgadzam się z tym, żeby ten nasz nieszczęsny amfiteatr, ponieważ mieszkam tutaj bardzo blisko i często tam chodzę na spacer, i widzę tam młodzież, która się grupuje teraz w tym amfiteatrze. Może teraz, jeżeli jest zima, to troszeczkę mniej, ale latem jest to miejsce, gdzie młodzież przebywa i spotyka się w różnych celach. I mój wniosek jest taki, no jeżeli nie będziemy tam z tym nic robić, nie będziemy tego remontować albo całkiem tego usunąć, a stwarza to zagrożenie budowlane, nie może dojść do jakiejś tragedii, to mam pytanie do tych radnych, kto za to będzie odpowiadał. To jest jedna rzecz. A drugi mój wniosek jest taki, żeby ewentualnie, jeżeli już zrezygnowaliśmy z jakby zapobieżenia po dalszemu rozpadowi tego amfiteatru i bieżącej, szybkiej reakcji na to, co się dzieje w tym budżecie na 2021 rok, to chociaż chciałbym, żeby wystosować takie pismo do służb, żeby tamten rejon podlegał jakiejś takiej bardziej szczególnej kontroli, jeżeli chodzi o realizację tych zadań patrolowych i sprawdzanie, czy tam ta młodzież nie chodzi, albo też wygrodzenie jakiegoś tego terenu, żeby tam się nikt nie dostał. Ja tam rozumiem, że jest ogrodzenie i tak dalej, ale nie wiem jakim cudem widzę młodzież na ławeczkach tam, która siedzi sobie i wiadomo co robi, jak jest lato i ciepło. Także no tutaj mój apel jest taki, żeby zwrócić tam szczególną uwagę, jeżeli nie będziemy teraz w tej chwili nic tam ruszać tego tematu z tym amfiteatrem. I druga kwestia, podobnie jeżeli chodzi o ten wiadukt, no tam też należałoby w jakiś sposób zastanowić się, jak do momentu, kiedy będziemy w stanie usunąć te zagrożenia, zabezpieczyć to, żeby się nic nie stało. I mówię, no i mam nadzieję, że nikomu nic nie stanie, jeżeli o zbliżający się okres letni, a młodzież po tym okresie, gdzie nie mogła się spotykać i gdzie nie mogła ze sobą przebywać, na pewno będzie, że tak powiem, bardzo intensywnie się na mieście spotykać i to nie jest niekoniecznie w pubach czy w pizzerniach, bo mówię, ja tutaj mieszkam i widzę, co się dzieje, także no, życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Koronkiewicz. Dziękuję za głos. Ja powiem tak, nie do końca się zgadzam tutaj z kolegą Łukaszem, że kluby nie zadbały o cały Złotów. Jakby nie było, to jednak na jego terenie, tak samo jak tutaj na terenie kolegi Stasia Wojtunia, jednak inwestycje są też dwie zrobione, które zostały zgłaszane. Więc nie do końca tutaj jest to zgodne z prawdą, co było mówione, bo dbamy praktycznie o każdy rejon w Złotowie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, co do wiaduktu i amfiteatru też bym się chciał odnieść.
Wiadukt to i tak wiemy, że w większości korzystają to z sąsiednich gmin, więc można tam zrobić zakaz przemieszczania się ciągników, zrobić tonaż i na pewno jakoś tam to przebędzie. Amfiteatr no, jest już od kilku lat wałkowanym tematem, bo jakby nie było, to już kilka lat temu zgłaszaliśmy, żeby kompleksowo został on zrobiony. Nie było takiej chęci i takiej woli od strony pana burmistrza, bo to nasyp, bo to coś tam źle znów i tak dalej, i tak dalej. Tam, nie, teraz dokładnie nie pamiętam, ale w tamtym roku albo dwa lata temu przecież w budżecie chcieliśmy ująć, został wyrzucony no, praktycznie przez pana burmistrza, więc no, nie do końca tutaj teraz nagle troska jest o ten amfiteatr. Czy tam młodzież przebywa? Może i przebywa. Ja tam nie chodzę, więc nie wiem, ale żaden problem zamknąć ten teren. I Maciej, no chyba byłeś policjantem, no to chyba mógłbyś kolegów poprosić, żeby tam jeździli, jeżeli jest teren niebezpieczny, żeby nie przebywali, bo to nie jest teren do spotkań towarzyskich. Zarówno młodzież przebywa w różnie. W piwnicach palą papierosy, na klatkach schodowych stoją, palą papierosy. Wszędzie mamy zakazy tam porobić. Nie da się tego. To tego się nie da. Jeszcze co do remontu tych dwóch rzeczy, to ja uważam, że przypominam sobie zawsze słowa pani skarbnik, która zawsze, ja bardzo szanuję, bo zawsze, pani skarbnik, bo zawsze dobrze podpowiadała. W trakcie roku zawsze mówiła, że znajdują się pieniądze. Albo to z różnych przetargów, które są przecenione przez nas. Zawsze jakieś pieniądze spływają w ciągu roku, na początku chyba tam w marcu albo w kwietniu też jakieś tam spływają pieniądze, znajdą się pieniądze, żeby to wstawić jeszcze w trakcie roku. Nie powinno być problemów. Także nie martwcie się, jeżeli tylko będą jakieś pieniądze, na pewno będziemy o tych inwestycjach pamiętać, ale mimo wszystko ja nadal jestem za tym, żeby amfiteatr robić kompleksowo, w całości i tam powinny odbywać się wszystkie imprezy. Nie na skwerkach, nie na placach jakichś, amfiteatrze. Tam już od dawna przeciekało, ławki już były przegniłe, tam powinien być dawno już remont robiony. Był powstrzymywany. Zróbmy to kompleksowo, tak jak to powinno być, ze sceną porządną, żeby mieli gdzie artyści przebywać, a nie jak ostatnio się ślizgać. Dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Żelichowski. No ja już na koniec też tylko o tym amfiteatrze chciałem powiedzieć, jak już tak wszyscy mówią. Znaczy, tam nie chodzi o to, żeby tam w ten amfiteatr nie inwestować. Tam trzeba po prostu, musimy podjąć rozmowy i zadecydować, co należy zrobić. Czy go remontujemy, czy go likwidujemy. Musi być jakaś decyzja. Jak go remontujemy, to trzeba to zrobić kompleksowo, tak jak mówił Krzysztof. A nie, że co roku dokładamy raz na dokumentację 100 tysięcy, teraz znowu na rozbiórkę dachu 100 tysięcy, w przyszłym roku dołożymy na rozebranie ławek 100 tysięcy, na usypanie nowych tych i tak będziemy to robić. Podejmijmy decyzję, co z tym zrobić i wtedy decydujmy o pieniądzach konkretnych, a nie o takich sumach. Nie wydawajmy na darmo tych pieniędzy, bo to jest takie łatanie czegoś, co nigdy nie będzie zrobione. Podejmijmy decyzję i zróbmy to kompleksowo. I spotkajmy się i porozmawiajmy o amfiteatrze. Dziękuję bardzo. Łukasz Piosik. Tutaj do sprawy amfiteatru to właściwie to chodzi chyba o to tylko, że mamy nakaz tego, żeby się tak tym zająć, tak? Tutaj nadzór budowlany z tego, co się orientuje, że dobrze pamiętam, naciska na to, że no, trzeba jak najszybciej się tym zająć, a nie mamy w tej chwili takich środków, żeby zrobić to kompleksowo. A odnosząc się do pana Krzysztofa Koronkiewicza, no tutaj było w moim kierunku, ulica Kościelna nie jest w moim okręgu. Jest w okręgu pana Macieja Zająca, z tego co wiem, i ja konsultowałem to z panem Maciejem. Macieju potwierdzi, że konsultowałem, że jak najbardziej mogę się tym zająć, ze względu na to, że po prostu do mnie mieszkańcy zadzwonili, bo akurat mieli do mnie numer telefonu, czy tam już nie pamiętam, czy pisali na Facebooku, także nie ma realizacji w moim okręgu żadnej inwestycji, ale nawet gdyby to były dwie w kwocie 45 tysięcy, no to chyba mówimy w jakiejś formie, że dziękuję. Dziękuję. Pani Agnieszka Jęsiel-Barabasz. Ja mam taką propozycję. Kiedyś do budżetu nie weszły dwie moje inwestycje i była zrobiona tak zwana lista rezerwowa. W tym przypadku tych trzech inwestycji, o których tutaj mowa, czy nawet i czterech, bo i doświetlenia do przejść dla pieszych, czyli doświetlenie przejścia dla pieszych, powiedzmy, ten plac, o którym mówi radny Łukasz Piosik,
wiadukt oraz amfiteatr. Możemy zawsze w trakcie roku, bo zawsze znajdą się jakieś rezerwy, może niekoniecznie, ale jakieś właśnie sprzedaż gruntów i możemy wprowadzić to w ciągu roku. Pamiętajmy również, że do czerwca mamy zablokowane pieniądze z inwestycji, która nie została zrobiona w roku 2020, a mianowicie ulica Szpitalna. Miejmy to na uwadze. Możemy zrobić tę listę rezerwową, myśląc oczywiście z tyłu głowy, że te inwestycje mają pierwszeństwo po prostu w tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Radny Łukasz Piosik, proszę. Tak, szybciutko. Panie Przewodniczący, już nie będę, bo wiem, że Pan dzisiaj chyba za dużo mnie słucha. Panie Agnieszko, jak najbardziej liczę na to, z tym, że słyszę to od 2 lat czy 3, że właśnie tak będzie to zrobione. Ja nie naciskałem przedtem, dlatego że uważałem, że naprawdę były ważniejsze inwestycje w Złotowie do zrobienia w innych okręgach. Tutaj aż tak, no nie chciałem po prostu wywierać żadnej presji, ale myślę, że nie powinniśmy pomijać tych mieszkańców. Ja tak samo chcę dbać o mieszkańców waszych okręgach. To jest nasze wspólne miasto, tak? Tutaj mieszkamy. Mówimy o kwocie 30 tysięcy, czy tam nawet gdyby było to 50. No przecież przed chwilą rozmawialiśmy o budżecie. Widzimy, jakie inwestycje są gdzie indziej robione. To jest centrum miasta. Jeszcze jedna tylko szybciutka rzecz do pana burmistrza w sprawach różnych, bo już nie chciałem tego do interpelacji. Jak wygląda sprawa wycięcia drzew, bo wiem, że był problem, a trochę czasu to jest, że tam najpierw był okres lęgowy, potem nie wiadomo było, do kogo teren należy tak naprawdę. Tych drzew przy Placu Kościuszki, właśnie tam przy Żabce, to drzewo, które jest wyznaczone do wycięcia i chyba kawałek wcześniej. Dziękuję. W tym przypadku tutaj kolega Łukasz Szepiosik nie otrzyma informacji, ponieważ pan burmistrz właśnie opuścił salę sesyjną i pani burmistrz również, także są już nieobecni. Okej, to przy okazji będę w urzędzie. Są jeszcze pytania, czy jakiekolwiek zapytania państwa? Pan Roman Grzewski. Pana burmistrza już nie pani ma, także tutaj pani skarbnik jeszcze jest, tak? Tak, jest pani skarbnik. Ja myślę, że tutaj to do pani skarbnik powiem, do nie wiem, tutaj jeszcze jest kierownica Urzędu Miasta. Ja myślę, niech ten budżet, który został tak ciężko w takim boju uchwalony, niech będzie taką pierwszą jaskółeczką do naszej współpracy na dalsze lata, także z mojej strony to tyle. Chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy włożyli tyle serca, pracy w to. Pewnie, że można było więcej, gdzieś tutaj ktoś tego nie ma, ale to jest, to nie ma tutaj na wszystko środków finansowych. Myślę, że to jest jakieś tam, jest to rozwiązanie kompromisowe. Przyszło to bardzo ciężko, bardzo, bardzo, ale mamy. A do pana przewodniczącego mam pytanie, czy sesja w lutym będzie, czy ja bym tutaj też chciał wiedzieć, czy są jakieś plany odnośnie sesji w lutym. Dziękuję bardzo. Pani Sarnik, tak? Nie. Na ten moment no nie ma zaplanowanej na luty sesji, także coś mi się panie, będzie, może będzie nadzwyczajnie, ale to jeszcze nie wiemy. Tego na dzisiaj nie wiemy, tak na 100%. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli wyczerpały się wszystkie pytania i wyczerpany został porządek dzisiejszych obrad, zamykam 26. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Złotowie. Dziękuję i dobranoc.